Pani, chciałem bardzo serdecznie wszystkich przywitać, poczynając od gospodarza, oczywiście tego domu, księdza kardynała Kazimierza, i poprosić tych, którzy nas ubogacą swoją wiedzą na temat nauczania księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. A więc bardzo serdecznie proszę panią doktor habilitowaną, panią profesor Anetę Gawkowską. Panią magister Annę Rastawicką. Postanowiłem, że podkreślę ten tytuł, ponieważ rzadko pani Aniu mówimy. Mówimy pani Ania, pani magister Anna Rastawicka. I prosimy serdecznie pana magistra Krzysztofa Broniatowskiego. Proszę państwa, to jest trzecie nasze spotkanie. Bogu dzięki. Pierwsze, jak sobie przypominamy, było poświęcone temu jedynemu w swoim rodzaju tytułowi księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego jako prymasa tysiąclecia. Odpowiadaliśmy sobie na pytanie, dlaczego ten tytuł, jakie są podstawy do tego, że nadaliśmy mu taki tytuł, prymas tysiąclecia. Miesiąc temu podjęliśmy temat rodziny, a dzisiaj, 16 stycznia, podejmujemy temat, który żeśmy sformułowali: prawda antropologiczna, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Pozwólcie, że kilka zdań wprowadzenia zrobię do tego tematu. No proszę państwa, to jest pewnie centrum tego, co nazywamy kwestią społeczną współczesności. Ta kwestia społeczna w dynamicznej rzeczywistości, zmieniającej się ustawicznie kultury i cywilizacji, ona się także zmienia i dzisiaj jest bardzo złożona. Ma wiele wymiarów i wiele aspektów. Media nam to uświadamiają dzisiaj bardzo często. Przypomina nam o tym, mówiąc choćby o problemie migracyjnym, choćby o tym, co nazywa wojną światową w kawałkach, w częściach. Mówimy o problemie rosnących nierówności społecznych, o problemie demograficznym. Ale znawcy problemu zgadzają się z tym, że centrum tego, co nazywamy kwestią społeczną, to jest to, co nazywamy kwestią antropologiczną. Czyli to, za kogo siebie uważa człowiek. Czyli odpowiedź na pytanie, co myślisz o sobie człowieku, kim jesteś, za kogo uważa siebie człowiek. No i teraz postanowiliśmy podczas tej trzeciej konferencji właśnie na to pytanie odpowiedzieć w kontekście nauczania naszego świętego biskupa, czyli księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Co on mówił o człowieku? Kim dla niego był człowiek? Jak siebie postrzegał i innych? I jak nauczał o człowieku? Jak pisał o człowieku w różnych aspektach życia ludzkiego? W czym upatrywał nadzieję dla człowieka i w czym widział zagrożenia? Na co szczególnie zwraca uwagę? Myślę, że czujemy to wszyscy. Dzisiaj w tej cywilizacji subiektywizmu, często relatywizmu, pluralizmu, no jest wiele wizji ludzkich. Ale jaką wizją człowieka powinniśmy się my kierować? Kim jestem ja człowiek? Dlatego, że od odpowiedzi na to pytanie i od przeżywania tej odpowiedzi w praktyce naszego życia praktycznie zależy kształt całej rzeczywistości, ponieważ człowiek jest twórcą. I w zależności od tego, za kogo siebie traktuje, tak kształtuje całą rzeczywistość ziemską. Proszę państwa, nasze spotkanie, to już jest tradycja, ma strukturę następującą. Wysłuchamy trzech przedłożeń.
Podzieli się z nami pani profesor swoimi refleksjami na ten temat. Pani profesor jest prodziekanem do spraw naukowo-badawczych Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Polecam tę książkę, którą pani profesor mi wręczyła, ponieważ specjalizuje się w tak zwanym nowym feminizmie, feminizmie chrześcijańskim, Skandal i ekstaza, nowy feminizm na tle koncepcji pojednania według Jana Pawła II. I drugie przedłożenie, bo to pierwsze będzie głównym przedłożeniem, przedłoży nam pani magister Anna Rastawicka, no, która niewiele jest ludzi, którzy tak dobrze znają życie i twórczość księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Już antycypując, serdecznie dziękujemy za najnowszą pozycję, która wyjdzie pewnie na dniach. Mianowicie ten zwycięża, kto miłuje, z życia magister Krzysztof Broniatowski, który jest prezesem Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin. Przypominają mi się słowa i czy zapiski księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówił o rodzinie rodzin, że to była inicjatywa oddolna. To nie była inicjatywa hierarchii, tylko inicjatywa oddolna ludzi świeckich. No na takie, i później oczywiście po tych trzech głosach, jeżeli nasi referenci będą sobie życzyć wymienić zdania między sobą, to bardzo ich o to prosimy. Jeżeli nie, rozpoczniemy rozmowę z wami, drodzy bracia i siostry, drodzy państwo, którzy że chcieliście dzisiaj tak licznie przybyć na nasze spotkanie, za co z całego serca dziękujemy. Ufamy, że się wzajemnie ubogacimy tym spotkaniem. Tylko prosiłbym już z góry, żeby to były takie konkretne pytania, a jeżeli refleksja, to nie za długa, nie koreferat, tylko dość krótka, ponieważ czas jest ograniczony. Bardzo serdecznie proszę panią profesor, doktor habilitowaną Anetę Gawkowską o zabranie głosu. Serdecznie dziękuję i bardzo dziękuję za zaproszenie mnie tutaj. To oczywiście wielki zaszczyt mówić o prymasie. Nie muszę tego mówić przed tak publicznością zainteresowaną tematem, która już przychodzi tutaj trzeci raz, a pewnie będzie przychodzić więcej. Temat jest bardzo trudny, jednocześnie fascynujący. O tym też nie trzeba pewnie państwa przekonywać. Natomiast zaczęłabym tak, ponieważ już tu ksiądz biskup zdradził, że zajmowałam się teologią ciała Jana Pawła II, która jest podstawą tak zwanego nowego feminizmu, czy feminizmu Jana Pawła II, to postaram się zrobić kilka odniesień do Jana Pawła i wykazać, że to, co Jan Paweł II powiedział swego czasu, znany bardzo cytat, że nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było tego prymasa, jego wiary nie cofającej się przed cierpieniem, heroicznej nadziei i tak dalej, nie byłoby Jasnej Góry, gdyby nie było całego tego okresu dziejów i jego biskupiego i prymasowskiego posługiwania. Ja myślę, że nie byłoby tego papieża, gdyby nie było również poglądów, przekonań i nauczania tego prymasa, także w innych obszarach, również w obszarze nauczania na temat kobiet i mężczyzn, czy mężczyzn i kobiet. Czyli na temat tego, co tutaj poruszamy. Poruszamy się na obszarze antropologii tak zwanej teologicznej, to znaczy z jednej strony, co nam Biblia mówi o kobiecie i mężczyźnie, o człowieku jako mężczyźnie i kobiecie, ale też na gruncie pewnych obserwacji z życia duszpasterskiego u prymasa i na gruncie tak zwanej rozumowej refleksji na temat natury człowieka. I tak już przejdę do pewnych cytatów. Wybrałam bardzo dużo cytatów. Bardzo żałuję, że nie wszystkie. Od razu mówię, będę w stanie, tutaj będę spoglądać na czas, będę w stanie przytoczyć. Niektóre będę starała się jakby troszeczkę jeszcze skomentować, ale jak najwięcej cytatów, żeby mówił tutaj swoim językiem prymas do państwa. 57 rok, 18 lutego, konferencja akademicka w Kościele Świętej Anny i prymas rozważa tam znaczenie stworzenia mężczyzny i kobiety według Księgi Rodzaju. Mówi, obok Adama jest Ewa. I komentuje to tak, trzy krótkie, zwięzłe zdania. Już jest towarzystwo, już jest społeczność, już człowiek nie jest sam.
To jest jak zwiastun tego, co potem będzie w teologii ciała Jana Pawła II, czyli tym zbiorze kateches, mężczyzną i niewiastą stworzył ich, które papież wygłaszał w latach 79-85, czyli gdy już został papieżem, ale miał to napisane wcześniej i z tym już pojechał do Watykanu. Oczywiście, jak też Państwo pewnie wiedzą, już w roku 60 opublikował Miłość i odpowiedzialność, ale to Parymas mówi w 57 roku. I jak pięknie to streszcza, już jest towarzystwo, już jest społeczność, już człowiek nie jest sam. Dodaje na obraz Boga, potem rozwija tą refleksję, że na obraz Trójcy Świętej człowiek nie jest sam. Człowiek nie jest sam, już jest towarzystwo. Proszę pomyśleć, co my z reguły myślimy pod słowem towarzystwo. Na ogół myślimy, jakieś towarzystwo siedzi sobie na ławce, towarzystwo gdzieś tam w barze, prawda, przy piwku. To nie jest takie znaczenie słowa towarzystwo. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, że w starym polskim języku, jeszcze w XIX wieku, pod tym słowem kryło się społeczeństwo. Na społeczeństwo mówiono towarzystwo. I tutaj ksiądz biskup wspomniał, jak ważny to jest temat antropologiczny i w zasadzie społeczny. Gdyby nie Adam i Ewa, mówiąc skrótowo i metaforycznie, gdyby nie mężczyzna i kobieta, nie byłoby towarzystwa, czyli nie byłoby społeczeństwa. Za moment będą dalsze cytaty jeszcze z prymasa na ten temat, ale na razie proszę pomyśleć, czy ja mam rację, gdy mówię, nie byłoby społeczeństwa, gdyby nie było kobiet i mężczyzn. Proszę sobie tak zadać to pytanie. I cytat pierwszy może będzie odpowiedź. Z takiego zbioru, bo moim celem przede wszystkim jest zachęcenie do tego, żeby Państwo sami czytali, poszukiwali, czytali prymasa, poszukiwali tych rzeczy, o których ja tylko tutaj troszkę wspomnę. Jest taki zbiór bardzo cenny, Miłość na co dzień, między innymi oczywiście wybór tekstów. Tutaj zasługujemy pani Rastawickiej, pani Marii Okońskiej i panu Plaskaczowi. Pierwszy cytat, pani, przepraszam, Mirosława Plaskacz, tak oczywiście. Pierwszy cytat. Taki był plan Boży od początku, aby dwoje razem szło przez Bożą ziemię w ramiona Ojca. Dalej, wzajemnie się wspierając i uzupełniając. Jeszcze trochę dalej. Ten plan początkowo zachwiany, później naprawiony przez Jezusa Chrystusa, jest wykonywany do dziś w Kościele Bożym. Zapewne Ojciec Niebieski w swojej nieskończonej mądrości i wszechmocy mógłby inaczej postanowić. Mógł przecież tak ułożyć istnienie i bytowanie rodzaju ludzkiego, aby życie człowieka przekazywane było przez jedną osobę, bez współdziałania drugiej. A jednak postanowił inaczej i to od samego początku, od stworzenia człowieka, mężczyzny i niewiasty. Mówi o tym Księga Rodzaju, którą właśnie w tym okresie czytamy w brewiarzu, a to jest 2 lutego, święto ofiarowania pańskiego. Taki jest plan Boży przedziwnie prosty i logiczny. Teraz nie zawsze on się wydaje prosty i logiczny. Wtedy tak mówiono, prosty i logiczny. Nie załamał się on także na odcinku życia Bożego, nadprzyrodzonego, czyli tak jak w życiu przyrodzonym, doczesnym, ziemskim mamy mężczyznę i kobietę, tak w życiu nadprzyrodzonym też mamy mężczyznę i kobietę potrzebnych nam do realizacji tego boskiego towarzystwa. W porządku przyrodzonym i doczesnym jest współdziałanie dwojga, mężczyzny i niewiasty, męża i żony, aby przekazać życie przyrodzone. W porządku nadprzyrodzonym, aby przekazać życie nadprzyrodzone, wieczne, Bóg użył tego samego planu, współdziałania dwojga, mężczyzny i niewiasty, Syna Bożego i Jego Matki. Bogu Rodzicy Dziewicy zapragnął tych dwojga, bardzo często prymas będzie mówił tych dwoje i będzie miał na myśli tą analogię. Adam, Ewa, Jezus, Maryja. Jak on dziś w raju ustanowił i stworzył dwoje, tak w porządku nadprzyrodzonym ustanowił dwoje i wyznaczył im różne, ale wspólne zadanie. I to będzie to samo. Również do Adama i Ewy w każdym z nas, czyli do kobiet i mężczyzn. Różne, ale wspólne zadania. Oboje, chociaż każde z nich według wyznaczonego sobie zadania, mają przekazywać życie Boże, nadprzyrodzone, wieczne. Czyli mówi przekazywać życie ziemskie i nadprzyrodzone mają kobieta i mężczyzna. Inny fragment z tego samego wyboru, z tej samej książki. Zadanie przekazywania życia jest tak ogromną potrzebą natury ludzkiej, iż tylko za cenę szczytnych wyrzeczeń i ofiar można w sobie to dążenie przezwyciężyć. Zawsze jednak będzie się ono odzywać jako współnaturalne osobowości ludzkiej, każdego bez wyjątku normalnie rozwiniętego człowieka. Jakby uświadamiamy sobie, jakiej wagi to jest zadanie. Choćby nie był powołany do życia małżeńskiego i obowiązków rodzinnych, w chwilę później dodaje.
Niewątpliwie tak rzecz ustanawiając, mamy na myśli ludzi, którzy dla celów osobistych, często naukowych, tu wielokrotnie mówi o tym naukowym powołaniu, jako tak ważnym, że można tam nauczyć się dawać siebie innym, nie zakładając rodziny. To jest bardzo takie dowartościowujące dla naukowców. Często naukowych dla jakiegoś szczególnego powołania, nie wyłączając powołania zakonnego czy kapłańskiego, starają się czynić ofiarę z tego współnaturalnego dążenia osoby ludzkiej. Doświadczenie uczy, że taką ofiarę można podjąć i można jej być wiernym, jednak zawsze będzie to ofiara i to ofiara bardzo trudna. Trzeba więc rzetelnych, pogłębionych umotywowań, aby raz złożonej ofierze pozostać wiernym. To jest jak ważne zadanie. Na wzór Trójcy, która jest życiem, jest miłością, jest wzajemnym przekazywaniem sobie miłości, mamy to odwzorowywać w relacjach między kobietami i mężczyznami, ale po to, żeby odwzorowywać to potem w każdych relacjach. I to precyzyjnie nazwie Jan Paweł II w Mulieris Dignitatem, gdzie streszcza jeszcze raz wszystko, co powiedział w teologii ciała, w bardzo krótkim fragmencie, w numerze 7, Mulieris Dignitatem, 1988 rok, gdzie on podsumowuje teologię ciała. Mówi, kobieta i mężczyzna stworzeni na obraz Boga, na obraz Trójcy, bo mają dawać sobie siebie nawzajem i to ma być wzorzec dla wszystkich relacji. On to powie też w Ewangelium Vitae, numer 99, tam gdzie powie, kobiety są wezwane do tworzenia nowego feminizmu, dlatego że tak w taki szczególny sposób przyjmują wewnątrz siebie inną osobę i pokazują, że każda relacja jest w zasadzie relacją dlatego, że świadczy o miłości. Uczymy się miłości poprzez przyjmowanie drugiej osoby wewnątrz siebie i na sposób fizyczny i na sposób duchowy. Zresztą prymas też powie, że rodzenie i macierzyństwo ma być fizyczne lub duchowe. To jest u Jana Pawła, to jest oczywiście też u Edyty Stein. Można spotkać to u wielu osób, ale akurat najbardziej u Jana Pawła. Podstawy do tego są też oczywiście u prymasa. Książek, żeby odpowiedzieć sobie na te pytania. Powiedziałam, że poruszamy się na gruncie antropologii teologicznej, ale wspomniałam też na gruncie rozważań rozumowych na temat natury w ogóle. I prymas też tak to rozważa, jak potem Jan Paweł II, Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Małżeństwo jest to więc związek wewnętrzny bazujący na osobie ludzkiej. Normy, które mogą określać ten związek, wynikają z naturalnego dążenia osoby ludzkiej i zależą od jej natury. Nie są one właściwie nadane, tylko wywołane właściwością osoby ludzkiej. Sam charakter każdej osobowości usprawiedliwia całkowicie stwierdzenie niedobrze być człowiekowi samemu. Księga Rodzaju 3:18. Nie jest to tylko stwierdzenie społeczne, socjologiczne czy psychologiczne. Jest to stwierdzenie wynikające z natury samej osobowości ludzkiej, która rozwija się w pełni dopiero wtedy, gdy idzie za jakimś wielkim powołaniem. I znowu powie, czy to będzie powołanie rodzinne, kapłańskie, zakonne, czy też naukowe. Jak w małżeństwie wielka miłość może dodatnio kształtować tych dwoje, tak i wielka miłość ku nauce czy służbie społecznej może tak porwać człowieka, że w pełni go udoskonali i rozwinie. W małżeństwie, w którym nie ma wielkiej miłości, albo jest ona zniekształcona przez rozdzielone serca, zazwyczaj droga do pełni doskonałości rozwoju osoby ludzkiej całkowicie się załamuje. Więc prymas nie idealizuje małżeństwa, tylko mówi, jest ono stworzone na obraz Trójcy, jest w naturze ten rodzaj różnicy, który pociąga i który umożliwia składanie siebie w darze z przyjemnością ogromną, a nie tylko z cierpieniem, że trzeba dawać siebie, jest jedno i drugie czasami, prawda? Natomiast to wszystko ma być po to, żebyśmy uczyli się dawać siebie innym i można to robić i trzeba to robić i w rodzinach, i w kapłaństwie, i w zakonach, w powołaniu naukowym i potem mówi w ogóle w służbie społecznej, prawda? Wszyscy mamy się kochać tak, jak kochamy się w rodzinie, jak mówi nawet powinniśmy się kochać w rodzinie, bo ponieważ nie idealizuje, to mówi są takie rodziny, gdzie są, cytuję, rozdzielone serca i tam jest bardzo ciężko. I tam nie ma tej jedności, do której powołana jest rodzina. A wspomniałam, że Jan Paweł II mówi, wszyscy mamy się kochać tak, jak w rodzinach. Ja to parafrazuję, nie jest to dokładny cytat. Ale on mówi w tym Ewangelium Vitae 99, matka kocha tą osobę w sobie tak, że uczy innych dawania świadectwa, jak należy, że istotą każdej innej więzi między osobami, to jest dokładny istotą każdej innej więzi między osobami
jest to, co jest w małżeństwie i co jest w efekcie tego małżeństwa, czyli w tym dziecku, które poczyna się z relacji. Tutaj widać dokładnie, dlaczego jest analogia, dlaczego jest to odwzorowanie Trójcy. Bo tam jest ta trzecia osoba, która jest relacją. I właśnie z relacji mężczyzny i kobiety poczyna się dziecko. Też relacja tworząca osobę. To jest oczywiście daleko posunięta analogia, to nie jest to samo co Trójca, ale najściślej, najbliżej można podejść, że tak powiem, w doświadczeniu ludzkim do Trójcy właśnie w małżeństwie. Dalej rozważa współżycie małżeńskie. Czyli coraz bliżej jesteśmy tego potraktowania tematu, który będzie u Jana Pawła w Teologii Ciała. O tym ludzie myślą bardzo mało i dlatego tak mało jest szacunku i prawdziwej miłości między dwojgiem. Często małżeństwo przybiera charakter czysto komercyjnej wymiany. Nie ma nadto gorszej rzeczy. Nie ma już wtedy między dwojgiem procesu rozwojowego. Coś się załamuje, wynaturza. Oboje spadają w wielki, głęboki dół. Przestają jak gdyby działać w sposób naturalny, powiem współnaturalny. Dochodzi do głosu mechanika, która nawet nie jest współżyciem. Tylko techniką, dla której określenia nie chciałbym użyć zbyt potocznego słowa. W tym wymiarze widzi się wysoką godność człowieka i wysoką godność współżycia i miłości mężczyzny i kobiety. Nie jest to problem wstydliwy, jest to problem, który wiąże się z głębokim szacunkiem i miłością, na jaką niełatwo się zdobyć. W normalnych warunkach życia rodzinnego szacunek i miłość wyrażają się w właściwej postawie dzieci do ojca i matki. I chwilę dalej mówi, współżycie dwojga jest związkiem jak najbardziej wewnętrznym, opiera się przecież na miłości. To wewnętrzne działanie i dążenie do siebie dwojga jest tak głębokie, subtelne i delikatne, że z konieczności wymaga sakralizacji i uświęcenia. I to nie tylko ku pomocy dwojgu, aby należycie wypełnili swoje zadanie, ale również dlatego, aby korzystając z takiej pomocy, utrzymali wzajemny dla siebie szacunek i miłość aż w nieskończoność. Prymas tutaj mówi tak, jak Paweł VI powiedział w Humanae Vitae. Jest podwójne znaczenie aktu seksualnego. Jedność małżonków i płodność. Jeżeli rozdziela się te dwa znaczenia, wówczas nie ma ani prawdziwej jedności, ani tej płodności właściwie rozumianej. Więc to wszystko znajdzie swoje głębokie rozwinięcie w teologii ciała u Jana Pawła zdecydowanie. I tutaj odsyłam nie tylko do prymasa, ale również oczywiście do katechez mężczyzną i niewiastą. Stworzył ich, żeby sprawdzić, czy ja mam rację. Teraz przerzucę się do cytatu z roku 81. 15 luty, 81 rok, czyli już ostatni rok życia prymasa, gdzie też temu tematowi poświęca uwagę, rozważając pracę nad relacją. Powtarzam, że to nie jest tak łatwo wejść w tą relację i godnie ją przeżyć. Trzeba nad tym pracować. Mężczyzna nigdy nie zrozumie dobrze siebie bez relacji ze względu na kobietę. Tak już nas Bóg urządził. W cudzysłowie jest to urządził. A swoją drogą od razu mi się cytat z Jana Pawła nasuwa. Mulieris Dignitatem 22. Człowiek, nie można zrozumieć, kim jest człowiek, bez zrozumienia, kim jest kobieta. To 81, tamto 88. I teraz trzeba, pogodziwszy się z tym, jak nas Bóg urządził, zachować ład serca. Warto przeczytać na ten temat Ład serca Andrzejewskiego lub Zmartwychwstanie Tołstoja. No to jeszcze teraz polecam lektury, które prymas polecał. Potrzebny jest stały wysiłek, aby się wyzwalać z postawy manichejczyków, którzy mówią, skoro tak się ma sprawa z kobietą, to lepiej się nie żenić. A kto tak mówił? Państwo słyszeli to nieraz, prawda? Kto mówił, jak tak się ma sprawa z kobietą, to nie warto się żenić. Prymas mówi, to manichejczycy tak powiedzieli. Bo to jest właśnie ucinanie problemu. To jest ucinanie problemu, jeżeli mówimy, nie warto. Tak, za dużo to roboty z tym. Chrystus powiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym jest to dane. Oczywiście Ewangelia Mateusza 19:11. I dlatego zrozumienie we własnych spekulacjach racji tych dwojga, znowu tych dwojga mówi, się nie udaje. Ani kobieta sama, ani sam mężczyzna nie rozwiążą tego problemu. Musimy tu wszyscy razem, prawda? Jesteśmy pomieszani, więc rozwiążemy ten problem. Musi istnieć tych dwoje, aby go zrozumieli i rozwiązali.
ale jest zawsze jedno z nich jest na poziomie trochę niższym. Oho, kto będzie na poziomie niższym? Prymas jest tutaj blisko popełnienia jakiegoś błędu chyba teologiczno-antropologicznego i udziela odpowiedzi, a ja już mówię, raczej nie popełnił tego błędu. To jest on, mówi, to jest on. Prymas bardzo często wychwala kobiety, a krytykuje mężczyzn. Niech pan Krzysztof potem obroni mężczyzn. I prymas wyjaśnia, żeby państwo nie myśleli, że tak naprawdę krytykuje tych mężczyzn. W jakim znaczeniu on jest na poziomie trochę niższym? W takim, że on nie może znaleźć się na tym świecie bez niej, bo z niej bierze życie i nie może sobie bez niej poradzić. Nie tylko dlatego, że jest niedołęga, ciągle potrzebujący w jakimś wymiarze jej pomocy. No bo potrzebuje, prawda? Ona jest pomocą, która miała być jemu pomocą od Księgi Rodzaju. To oczywiście bardzo ważne słowo, do tego możemy nawiązać w pytaniach. Wiele natchnień w dziele twórczości literackiej, w sztuce, rzeźbie, malarstwie czy ascetyce bez niej nie może się obejść. Taką ważną jest pomocą. Ezer Kenegdo. Nie tylko dlatego, że Dante musiał mieć swoją Beatrycę i nie dlatego, że święci musieli mieć jakieś ideały, którym się przyglądali, lecz dlatego, że Kościół Matka Nasza jest wypełniona tym dwojgiem, Chrystusem i Maryją. I że tych dwoje jest ciągle na siebie nastawionych, aby współdziałali w wielkim dziele zbawienia świata. I raz po raz, gdy świat za bardzo się maskulinizuje i myśli kategoriami Soboru Trydenckiego czy Watykańskiego, zobaczcie, aż tak prymas powiedział, wtedy jest jakiś Lourdes lub Fatima. I znowu przed światem staje niewiasta obleczona w słońce. I ona niesie pomoc, aby hydrze tego... Jaką pomoc? Aż tak wielką. Aby hydrze tego świata zetrzeć głowę, aby wszystko się pojednało. Ksiądz tutaj biskup przypomniał tytuł mojej książki, tam jest o pojednaniu i nowym feminizmie, więc ja tego cytatu wtedy nie znałam, a prymas też myślał w ten sposób. Aby się wszystko pojednało, aby było też jakieś w zasadzie pojednanie między kobietami i mężczyznami. Teraz jedność, jaka jedność, można się zastanawiać. I czy jest to ujednolicenie? Na pewno nie. Jest równość, jest różnica i jest uzupełnianie się w tych różnicach. To, co jest później u Jana Pawła. Jest podkreślanie równości kobiet i mężczyzn, równej godności, jest podkreślanie pewnych różnic, ale to trzeba ostrożnie mówić, jakie te różnice, bo już nie jest tak, że każdy widzi, jakie są różnice. I nie należy też ich wyolbrzymiać. I za moment, jak zdążę, powiem, co powiedział na ten temat prymas. I należy zdecydowanie podkreślać jedność, współpracę, wspólne zadania, bo prymas na ten temat też bardzo często mówił. Dla mnie jako socjologa tutaj jest podkreślona relacja, bardzo mocno. Relacja między kobietami i mężczyznami, jako wzór wszystkich relacji. Coś najciekawszego, co jest pomiędzy osobami. Relacja, która możliwa jest właśnie dlatego, że jesteśmy trochę podobni, a trochę różni. Zwracamy do Księgi Rodzaju, żeby jeszcze zdążyć trochę cytatów dorzucić, bo ksiądz biskup w tajemnicy zdradzę obiecał, że mogę mówić dłużej niż 20 minut. Jeżeli podtrzymuję dzisiaj tę obietnicę, to jeszcze trochę cytatów tu padnie. Mam trochę problemy z pamięcią. To ja to wykorzystam. Wracamy zatem do Księgi Rodzaju, proszę państwa, gdzie są, jak wiecie, dwa opisy stworzenia. Należy je oczywiście czytać razem, a nie tak, że jedno albo drugie ma rację, bo jedno i drugie mówi jakąś prawdę o człowieku. I prymas mówi, od strony osobowo-indywidualnej był jeden akt stworzenia, akt, który równa kobietę i mężczyznę. Nie można mówić o zasadniczej niższości kobiety od mężczyzny. Można i trzeba mówić tylko o pewnej inności mężczyzny i kobiety. Podkreśla równość i pewną inność. Ale jaką inność? W roku 70 w Bydgoszczy do kobiet i mężczyzn, 21 czerwca 70 roku, mówi: nie myślcie, że wasza odmienność od mężczyzn, młodzieńców i chłopców jest różnicą istotną i zasadniczą. Człowiek, mężczyzna i kobieta zrównany jest w myśli Bożej w swojej istocie, osobowości, wartości, godności i wspólnym przeznaczeniu. Znajdą to państwo w jednym z takich wspaniałych zbiorów jego wypowiedzi na temat kobiet, kobieta w Polsce współczesnej. Strona 132, proszę sprawdzić, czy się nie mylę. Nie myślcie, że wasza odmienność jest różnicą zasadniczą. Nie twierdzi, że nie ma odmienności. Oczywiście, że będzie mówił kobiety, różnica zasadnicza, powołane do rodzenia, do bycia matkami,
czy to w porządku powie fizycznym, czy duchowym, ale do bycia matkami. No to oczywista różnica, prawda? Natomiast gdy się zwraca, mówiąc nie myślcie, że ona jest, ta odmienność jest istotna, zasadnicza, to ma na myśli przede wszystkim to, że przede wszystkim myślicie, że jesteście równe. I on to będzie przypominał i kobietom, i mężczyznom, żeby traktować się równo. Nawet potem powie rajski program równouprawnienia. Jak zdążę, to do tego dojdę. W tym samym przemówieniu w Bydgoszczy mówi: równość i pewne różnice potwierdzone są przez nauki szczegółowe, biologię, psychologię, ale też filozofię i rozwój społeczny. Wiele dziedzin nauki i kultury uprawia się na sposób wzorca męskiego, a powinno się uzupełnić wzorem kobiecym. To nie jest dokładny cytat, to jest skrócenie tego cytatu, bo byłoby to zbyt długie. To dokładnie jest jak po tym u Jana Pawła, że mówi się wzór ludzki, to jest wzór, to są dwa wzory w jednym. To jest wzorzec męski i kobiecy. I zbyt często w historii świata traktowaliśmy wzór wyłącznie męski jako ludzki. A Jan Paweł podkreśla, mamy dwa w jednym. Mamy jedność dwojga, kobieta i mężczyzna razem. To samo jest u prymasa, wielokrotnie. To dużo więcej wie na ten temat pani Rastawicka, jak często to było mówione. A ja tylko to wprowadzam na początek. Kobieta i mężczyzna to w działaniu uzupełniająca się jedność. Też w Kobieta w Polsce Współczesnej, strona 121. Uzupełniająca się jedność. Prymas stwierdził, że Bóg dał obojgu wspólną naturę i wspólne zadania. Wspólną naturę i wspólne zadania. Cytuję. Świat z trudem przebijał się przez dzieje do realizacji tego rajskiego programu równouprawnienia. Zdążyłam powiedzieć. Rajskiego programu równouprawnienia. Proszę zapamiętać to sformułowanie. Ja sobie je wyobrażam na transparentach, nawet gdzieś w jakichś manifestacjach. Rajski program równouprawnienia. W raju miało być równo i do pewnego czasu było, a potem się popsuło, ale ktoś przyszedł i naprawił. I wiadomo kto. Dalszy cytat. Rewolucje społeczne przyspieszyły ten proces tego równouprawnienia. Zobaczcie państwo, rewolucje społeczne, można by oczekiwać, że ksiądz prymas będzie potępiał wszystkie rewolucje, a on mówi, one przyspieszyły ten proces, ale w dodatnim i ujemnym znaczeniu. Wiemy dokładnie z historii, są plusy i są minusy wszystkich rewolucji. Są plusy i minusy równouprawnienia. Jeżeli się je źle rozumie, to są minusy. Jeżeli są tam rzeczy dobre, to są plusy. I na ogół mamy i plusy, i minusy w historii. Dalej trzeba, cytuję, wyzwolić się, więc jakie to mogą być te minusy, no jakie najbardziej minusy zwraca uwagę. Trzeba wyzwolić się z przerostów freudyzmu i panseksualizmu. Z jakiejś obsesji seksualności. Ale, i tu nas zaskakuje, za moment w tym samym zdaniu, ale korzeniami, który panseksualizmu, który korzeniami sięga nieraz do teologii moralnej. W teologii mogą być błędy, to wtedy, kiedy, prawda? Zaskakujące. Ascetyki zamkniętych na świat oczu. O tym bardzo ładny cytat, bardzo ładne wspomnienie pani Rastawicka zna i może powiedzieć. Czy to znaczy koniec, czy to znaczy 5 minut, 5 sekund? 5 minut, dobrze. Ascetyki zamkniętych na świat oczu. Prymas będzie kilkukrotnie mówił, ascetyka, trzeba promować ascetykę otwartych oczu. I natomiast mówi, to zło, które czasami nawet w teologii moralnej jest, polega na ascetyce zamkniętych na świat oczu. Wyjaśnia dalej, powściąganych przez surowe normy lub skrzywione sumienie. Jeśli coś jest zbyt surowe, skrzywione, może wyrządzać krzywdę, która potem owocuje odwrotnością, prawda? I zbyt wielką liberalizacją obyczajową, i panseksualizmem, i przerostem freudyzmu. To jest taki duży skrót, ale to państwo sobie sami znajdą, co tam dokładnie prymas na ten temat mówił. Trzeba w związku z tym, jest to rozwiązanie tego problemu, trzeba ufnego patrzenia na Boży świat. Ufnego patrzenia na Boży świat. Więc też domyślamy się ufnego patrzenia na płeć, ufnego patrzenia na kobietę i mężczyznę, ufnego patrzenia na ciało. To jest z odczytu na Akademii Mariologicznej w Rzymie, 64 rok. 64. Jeszcze przed tak zwanym wybuchem rewolucji seksualnej, chociaż korzenie jej są dużo wcześniej niż 68. Ale 68 jest takim symbolem, prawda? W 64 prymas mówi, trzeba ufnego patrzenia na Boży świat. I Jan Paweł II to zrealizuje, gdy pokaże nam to ogromne, bogate, głębokie rozważanie teologii ciała.
W ramach równego traktowania kobiety i mężczyzny trzeba docenienia pewnych różnic, czyli macierzyństwa. Jak się docenia różnice, docenia kobiecość, to powinno się docenić macierzyństwo, które najbardziej fundamentalnie odróżnia kobiety od mężczyzn. Bo świat tego się obawia. Świat tego się obawia, żeby uznać wagę macierzyństwa i to wynaturza. I to jest poniżenie kobiety, że wypiera się jej zdolność do macierzyństwa. Jej inność od mężczyzny. Jakby. To też nie jest cytat, ja to tylko streszczam, bo nie zdążę, bo jest 5 minut i się kończy. I inność od mężczyzny trzeba dostrzec, docenić, zauważyć i dopiero wtedy jest, teraz powiem, rajski program równouprawnienia. A zatem normy i wymagania wspólne, zadania wspólne, oboje mają się doskonalić i realizować panowanie nad światem i miłość, prawda? I jak mają być te normy i zadania i wymagania wspólne? W kazaniu do małżonków na Jasnej Górze 61 rok prymas mówi tak. Nie można dopuścić, by żona była aniołem, a mąż szatanem. By żonę obowiązywało 10 przykazań, a męża nie. By żona musiała być wierna, a mąż jak się zdarzy. Proszę Państwa, to jest powtórka z ojców Kościoła. Nie wiem, czy jesteście tego Państwo świadomi, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa święty Hieronim, święty Klemens Aleksandryjski, święty Grzegorz z Nazianzu mówili to samo. Ma być równość. A potem w historii było różnie, prawda? Ale oczywiście tak było wcześniej. Nie jest tak prymas pierwszy wymyślił. To mamy świadomość, prawda? Kto pierwszy wymyślił. Ewangelia przypomniała o tym, co powinno być na początku. I potem ojcowie Kościoła, a prymas wpisuje się w tą tradycję ojców Kościoła, równości między kobietą i mężczyzną i wymagań wspólnych moralnych, takich samych i podkreślanie różnic, które świadczą o zdolności do darowania siebie innym. Po to są różnice, żeby umieć składać siebie w darze innym. Jak na Soborze Watykańskim II będzie to zapisane w Gaudium et Spes 24. Człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie odnajdzie się inaczej, jak tylko składając siebie w darze. A to składanie siebie w darze całościowe, całkowite, w tym również w aspekcie fizycznym, możliwe jest w zasadzie tylko w małżeństwie. Ale to ma być wzorzec promieniujący na całe społeczeństwo. Wszyscy, którzy nie są małżonkami, w zasadzie są też sobie jakoś poślubieni duchowo. Wszyscy mamy nauczyć się dawać siebie innym. Po to, żeby ostatecznie, w katolicyzmie się to podkreśla, złożyć się w ofierze Bogu. A za nas wszystkich zrobiła to już Maryja i prymas będzie starał się ją naśladować. Dlatego będzie prymasem maryjnym. Tych dwoje będzie go fascynowało. Współpraca Jezusa i Maryi, odkrywanie fascynujących stron również w Ewie jako matce żyjących, które on podkreśli, zagrają pozytywnie w Maryi, ale odkrycie walorów tych, które potem zakwitną w Maryi, zawdzięczamy już Ewie. Ona się zachwyciła pewnymi rzeczami, które niestety sięgnęła po ten owoc niedojrzały, ale dlatego się zachwyciła, bo zobaczyła, że ma owoce, które są... Prymas to powie, bardzo to jest ciekawe, powie wartości estetyczne, wartości pokarmowe i wartości wiedzy. Nadawał się owoc do spożycia, nadawał się do spożycia i nadawał, jak on powiedział, jak tam jest, przepraszam, powiedziane, proszę mi przypomnieć, że nadawał się do zdobycia wiedzy, prawda? Trzy wartości, smakowe, estetyczne, intelektualne. I on mówi, odkrycie tych wartości zawdzięczamy Ewie. A zagrało to pozytywnie dopiero w Maryi. O ciągłości Ewa Maryja znajdziemy również argumenty u Jana Pawła. Tych porównań, tych odniesień jest tak dużo, że mogłabym mówić do rana, ale ksiądz biskup nie pozwoli i Państwo nie są gotowi, więc ja kończę. I dlatego bardzo serdecznie dziękujemy. Jak doskonale Państwo rozumieją, nie stać mnie na to, ażeby takie bogactwo streścić treści, które pani profesor przedłożyła. Ja zwrócę uwagę tylko na dwie kwestie, pani profesor, za które osobiście dziękuję. Myślę, że wielu ze słuchaczy może też nosi to w swoim sercu i w swojej głowie. Dziękujemy za to, że pani nam przypomniała, że trzeba pracować na tekstach źródłowych. I to jest wielkie wyzwanie współczesności, bo bardzo często wyrabiamy sobie opinię na jakiś temat, bazując na tytułach gazet, czy na zasłyszanych informacjach w radio, czy w telewizji.
Natomiast pani przynajmniej mnie przypomniała o tym, jeżeli chcemy na jakiś temat powiedzieć, trzeba zajrzeć do tekstu źródłowego. Co jest w encyklice, co było rzeczywiście w kazaniu danego biskupa, czy kardynała, czy księdza, prawda? I w tym przypadku, jakie były treści nauczania księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest bardzo ważne, szczególnie na dzisiejsze czasy. I druga sprawa, no to jest ta paralelność, bym powiedział, nauczania księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Ja tylko, może to wyjdzie w dyskusji, postawiłbym pytanie, jakie są źródła tego paralelizmu. Co jest źródłem tej samej nauki na temat prawdy o człowieku, którą głosił kardynał Stefan Wyszyński i później Jan Paweł II. Bardzo serdecznie dziękujemy pani profesor i teraz proszę panią magister Annę Rastawicką o przedłożenie tematyki, zdaje się, kobieta w kościele w nauczaniu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prosimy bardzo pani Aniu. Oczywiście nie będzie to wykład. Moja wypowiedź ma się ograniczyć do 10 minut, więc raczej będzie to świadectwo. A zaczniemy może od takich słów księdza prymasa Wyszyńskiego, który określa jego stosunek do kobiety. No, zapewne znamy ten cytat, ale on jest bardzo ważny. Zapamiętam sobie, ilekroć wchodzi do twego pokoju kobieta, zawsze wstań, chociaż byłbyś najbardziej zajęty. Wstań, bez względu na to, czy weszła matka przełożona, czy siostra Kleofasa, która pali w piecu. To ksiądz prymas pisał w Komańczy. Pamiętaj, że przypomina ci ona zawsze służebnicę pańską, na imię której Kościół wstaje. Pamiętaj, że w ten sposób płacisz dług czci twojej niepokalanej matce, z którą bliżej jest związana ta niewiasta niż ty. W ten sposób płacisz dług wobec twojej rodzonej matki, która ci usłużyła własną krwią i ciałem. Wstań i nie ociągaj się, pokonaj swą męską wyniosłość i władztwo. Wstań nawet wtedy, gdyby weszła najbiedniejsza z Magdalen. Dopiero wtedy będziesz naśladować twego mistrza, który wstał z tronu po prawicy ojca, aby zstąpić do służebnicy pańskiej. Wtedy dopiero będziesz naśladował ojca stworzyciela, który Ewie na pomoc przysłał Maryję. Wstań bez zwłoki, dobrze ci to zrobi. Przyznam się, że w ciągu 12 lat pracy w sekretariacie księdza prymasa Wyszyńskiego tutaj na Miodowej często byłam tak zażenowana, kiedy wchodziłam, no jeszcze wtedy młoda dziewczyna i ten starszy człowiek, biskup, kardynał, prymas wstaje. To nie była tylko teoria. On naprawdę tak postępował. Ustawiając tę sprawę, mówił, że taką szkołą szacunku dla kobiety i patrzenia na kobietę w kościele jest Ewangelia Chrystusa. Mówił, odniesienie Chrystusa było niezwykle proste i naturalne. To był sposób wolny od talmudycznej rezerwy, która cechowała świat ówczesny, świat faryzeuszów i doktorów zakonnych. Oni umieli tylko jedno – przychwytywać na gorącym uczynku, oskarżać i szukać sędziów, którzy by wymierzali straszliwe kary. Jakże inna była postawa Chrystusa. I wymienia ksiądz prymas odniesienie Chrystusa do Matki Najświętszej, do Marii i Marty z Betanii, do Marii Magdaleny, rozmowę z Samarytanką, której odsłania swoje najgłębsze tajemnice. Tak pięknie mówi o relacji Chrystusa z matką, że na pewno w domu nazaretańskim nie panowała
atmosfera jak w celi Kartuza, że oni ze sobą na pewno długie rodziny rozmawiali, że przychodziły sąsiadki, przychodziły niewiasty i że ta relacja była tak głęboka, że potem, kiedy Maryja poszła za swoim synem i jego uczniami, te niewiasty poszły razem z nią. Stanęły też pod krzyżem. Do Marii Magdaleny mówi: idź i powiedz uczniom. Wielki wkład niewiast w życie całej społeczności Kościoła jest przecież niewątpliwy. Ksiądz Prymas podkreśla pracę dobroczynną, oświatową i kulturalną na terenie naszego kraju i w całym świecie. Na pytanie, dlaczego kobiety nie przyjmują święceń kapłańskich, odpowiadał: pewnie, nie stoją przy ołtarzu, ale za to posyłają do ołtarza. Skąd by Kościół wziął księży, biskupów i papieży, gdyby matki nie posyłały swoich synów na służbę Kościołowi? Wszystko to trzeba mieć przed oczyma, aby być sprawiedliwym w ocenie problemu kobiety. Szczególną troską księdza prymasa Wyszyńskiego była postawa kobiet, wiara kobiet, ich świadectwo. Mówił, to nie tylko jest zadanie katechetek, nie tylko to jest zadanie osób konsekrowanych, ale każda kobieta ma dawać świadectwo Chrystusowi. Ta odpowiedzialność za przekazywanie wiary dzieciom. I ksiądz prymas w którymś momencie mówi tak: napisał ktoś, że odejście mężczyzn od Boga nie jest jeszcze największą tragedią świata, ale odejście kobiet jest tragedią niemalże krańcową, bo w takiej sytuacji nie ma drogi powrotu. Może dlatego Bóg, rozpoczynając dzieło zbawienia, posłał na świat naprzód kobietę i jej wyznaczył zadanie Matki Boga. Naprzód więc istniała Matka Boga. Dopiero później posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Zdaję sobie z tego sprawę liczni strategzy wojującego ateizmu, którzy zawzięli się, aby kobiecie odebrać wiarę, bo wówczas zwycięstwo byłoby pewne. I kiedy patrzymy dzisiaj na te marsze równości, na te problemy współczesnych kobiet, widzimy, jak ten wojujący szatan, bo tego to trudno inaczej nazwać, uderza przede wszystkim w kobietę. Zostało mi 5 minut, a chciałabym jeszcze powiedzieć o takim praktycznym stosunku księdza prymasa Wyszyńskiego do kobiet, a mianowicie o tym fakcie, że on jako jeden z pierwszych był współzałożycielem świeckiego Instytutu Żeńskiego. Początek Instytutu to było właśnie pragnienie naszej założycielki, pani Marii Okońskiej, pracy z dziewczętami. Myślała o tym, żeby założyć ośrodek wychowawczy, miasto dziewcząt. Bo myślała sobie, to było w czasie okupacji, taka będzie Polska, jakie będą polskie kobiety. I kiedy zwracała się z tym do różnych kapłanów, mówili: dziewczyno, wojna, wyjdź za mąż, wychowaj porządnie dzieci. To jest twoja misja, nie jakieś miasto dziewcząt. Ale jak Pan Bóg coś człowiekowi zada, to tak łatwo się nie ustępuje. I kiedy już powstała ta pierwsza grupa, było ich 8, dlatego 8, jak niektórzy się zastanawiają, dlaczego 8, szukały kogoś, kto by im powiedział wykłady z katolickiej nauki społecznej. I w czasie okupacji w 1942 roku trafiły do Lasek.
gdzie ukrywał się i pracował ksiądz profesor Wyszyński. I kiedy po pierwszym spotkaniu jemu powiedziały o tej idei, on powiedział, że to jest realne, tylko wymaga ogromnej pracy. I kiedy po rekolekcjach, które prowadził dla tej pierwszej grupy, właśnie tych, które chciały się poświęcić idei wychowania kobiety, po tych rekolekcjach poprosiły księdza profesora Wyszyńskiego, żeby został ich duchowym ojcem. I ksiądz prymas odpisał takim pięknym listem: na ogół jestem ostrożny w podejmowaniu takich inicjatyw, ale wiem, że coś mi nakazuje, że mam to podjąć. I napisał: idę z wami łowić ryby Boże. Nie będę mówić całej historii, bo by to zajęło dużo czasu, ale potem poszły pierwsze trzy do Powstania Warszawskiego, później na Jasną Górę, a wszystko już było, żeby był ocalony ksiądz profesor Wyszyński. Miały od początku przekonanie, że ten człowiek ma jakąś wielką misję w Kościele. I miasto dziewcząt zaczęło schodzić na drugi plan w tym przekonaniu, że tak naprawdę tym, kto będzie ratował Polskę, jest Matka Boża i ten człowiek. I odtąd było wszystko za niego. Kiedy ksiądz prymas Wyszyński był w więzieniu, Instytut jeździł prawie codziennie na Jasną Górę, żeby się modlić za księdza prymasa. A założycielka, pani Maria, po prostu poprosiła ojca przeora, że ona chce być więźniem Matki Bożej, że nie wyjdzie z Jasnej Góry, dopóki ksiądz prymas nie wyjdzie na wolność. Jeździła do niego tylko do Komańczy. Między innymi była takim emisariuszem Jasnej Góry, kiedy ksiądz prymas miał napisać śluby jasnogórskie. Ksiądz prymas nosił to w sercu, ale kiedy przyszedł czas pisania, mówi: jestem więźniem, ja nie powinienem działać. A tu czas już się zbliża, trzeba wracać do Częstochowy, a śluby nie napisane. I wtedy pani Maria mówi: przyszło mi tak na myśl, no przecież święty Paweł pisał listy z więzienia. I dla księdza prymasa to było jakieś wyzwolenie. Tu właśnie chcę podkreślić ta rola kobiety, która czasami nawet tak wielkiemu mężczyźnie, tak wielkiemu kapłanowi musi czasami przyjść z pomocą. Ksiądz prymas napisał śluby, później między innymi Instytut i siostry klauzurowe przepisywały w tysiącach, bo nie było możliwości wydrukowania, więc pisało się przez przebitkę. I śluby jasnogórskie ukazały się dopiero wtedy, kiedy prawie milionowa rzesza ludzi stanęła pod Jasną Górą i były rozdawane właśnie w formie tych przebitek. Zasługą pani Marii też jest ocalenie kazań księdza kardynała Wyszyńskiego. Nie było jeszcze wtedy tak rozpowszechnionych magnetofonów, nagrań, jak jest to w tej chwili. Pamiętam pierwszy magnetofon, taki ogromny żelazo, ciężki, ale pani Maria i te pierwsze członkinie Instytutu miały przekonanie, że to, co prymas mówi, dziękuję bardzo, że to, co ksiądz prymas mówi, jest tak ważne, że po prostu to musi być ocalone. I skutkiem tej pracy jest 67 tomów maszynopisu, tekstów autoryzowanych przez księdza prymasa, bo z taśmy magnetofonowej trzeba było spisać, potem zrobić korektę, bo inaczej się mówi, inaczej się pisze, postawić kropki, przecinki i tak dalej.
I ksiądz prymas brał to do autoryzacji, także wszystkie te teksty są autoryzowane, bo drugie tyle jest tekstów nieautoryzowanych. Instytut istnieje nadal, pracuje, ma swój ośrodek jako Instytut Prymasowski w Choszczówce. Nadal opracowuje te teksty, wyszło już 20 tomów dzieł zebranych, jeszcze będą następne. No a teraz z radością czekamy na beatyfikację założyciela. Bardzo dziękujemy za to świadectwo, pani Annie. No to było świadectwo rzeczywiście, pani Aniu. Natomiast jeśli chodzi o to wstawanie przed kobietą, to ja myślę, że dla nas starszych to jest rzecz oczywista. Bo my po prostu byliśmy tak wychowywani. Powiem więcej, przynajmniej w moim środowisku, nie tylko przed kobietą. Mnie uczono, że jeżeli ktokolwiek wchodzi do mieszkania czy do biura, to ja powinienem wstać. Może to dzisiaj zanika, ale całe pokolenia nasze przecież były wychowywane w tej kulturze właśnie. Wchodzi człowiek, ja wstaję, ażeby okazać mu życzliwość po prostu i chęć przyjęcia go po prostu. Czyli przedstawicielem właśnie tej kultury relacji interpersonalnych był właśnie ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. No i później pomoc pani z Instytutu księdzu prymasowi w wypełnianiu jego misji, niewątpliwie czym pani zakończyła. Natomiast jedno zdanie chciałem powiedzieć, już mówiłem księdzu kardynałowi wczoraj. Mieliśmy spotkanie w jednym z dekanatów i także świadek, jeden ze świadków, który żył razem z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim, powiedział mi pewną nowość. Mianowicie ten szczególny szacunek do kobiety, on miał swoje źródło w takiej bardzo intymnej, głębokiej relacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego do Matki Najświętszej. Która podobno, to panie będą wiedziały lepiej, co jest do wyjaśnienia, rozpoczęła się ta głęboka relacja w Stoczku Warmińskim, o czym wspomniał później nawet ksiądz kardynał Stefan Wyszyński w chwili swojej śmierci. Także stosunek do kobiety to nie była tylko płaszczyzna ludzka, prawda? Ale to była także płaszczyzna nadprzyrodzona do Matki Boga Człowieka i dlatego taki wielki szacunek do kobiety. Bóg zapłać, pani Aniu. Prosimy serdecznie pana magistra Krzysztofa Broniatowskiego, prezesa Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin. Dziękuję bardzo. Ponieważ jestem z Rodziny Rodzin, a to jest ruch rodzinny i jednym z charyzmatów tego ruchu jest eklezjalność, czyli pomoc, ale i posłuszeństwo Kościołowi, to postaram się też zmieścić w tych 10 minutach. Ale w razie czego proszę mnie przywołać do porządku. Ja mam taką, znaczy proszono, żebym powiedział od strony męskiej, czyli tak ja zrozumiałem swoją rolę, jak prymas widział mężczyznę, czyli można powiedzieć mężczyzna widziany oczami prymasa. I na początku zacząłbym od tego, że ksiądz prymas w tych swoich wszystkich wystąpieniach, które były bardzo liczne, był bardzo bliski życia. On mówił o problemach, które znał, które widział i jak to tak trochę kolokwialnie mówiąc, nie owijał w bawełnę, tylko po prostu wprost mówił o problemach, które w Kościele polskim widział, w rodzinach polskich widział. Dzisiaj nawet ten język może czasami szokować. Ja jeden z cytatów, jaki przytoczyłem, to albo pominę. Tam jest wręcz o. Nie, może później. Natomiast drugi taki problem, znaczy czy taki aspekt, na który chcę podkreślić, to, że wszystko, o czym zresztą za chwileczkę będę mówił i zresztą cośmy słyszeli od początku, prymas potwierdzał własnym przykładem, własnym życiem, stosunkiem. To, o czym mówił, to było, wynikało z tego, czym żył. A z tej lektury, którą przygotowując się do dzisiejszego dnia, jakoś tam starałem się przejrzeć, wybijały się takie dwa może główne wątki.
Mianowicie, pierwsze, jesteście dziećmi Bożymi. To był jakby fundament całej, można powiedzieć, nauczania prymasa. Taki nawet charakterystyczny przykład. Jest takie opracowanie, taka bibliografia o małżeństwie w nauczaniu księdza prymasa pod redakcją księdza profesora Struzika. I tam jest indeks. I jeżeli zobaczymy indeks pod hasłem, znaczy hasło indeks dziecko, to jest chyba 2,5 strony odniesień, czyli do gdzie szukać cytatów na temat dzieci. Nie ma drugiego takiego hasła, które miałoby tyle odniesień. Czyli jak często prymas mówił do nas właśnie dlatego, że chciał nam wyjaśnić, uzmysłowić, że jesteśmy dziećmi Bożymi i że cała godność nasza z tego się właśnie wywodzi, że jesteśmy Bożymi dziećmi. No i drugi, już zbliżając się coraz bardziej do tematu, o którym mam mówić, który bardzo często przewijał się przez kazania księdza prymasa, to było też, że wszelkie ojcostwo pochodzi od Boga. Prawie w każdym kazaniu, w którym mówił na temat ojcostwa, zawsze można odnaleźć przynajmniej jedno zdanie właśnie mówiące o tym, że ojcostwo w różnych, prawda, układach, kontekstach, ale że wszelkie ojcostwo pochodzi od Boga. I tu przechodzę już do tego, co według oczywiście mojego jednak na pewno subiektywnego spojrzenia, ale takie dwie cechy charakterystyczne, czy rysy, które ksiądz prymas widział w mężczyźnie, które powinny go charakteryzować. I pierwsze to właśnie ojcostwo. Prymas widział to ojcostwo, czy źródło tego, że to Pan Bóg powołał mężczyznę do tego, aby był ojcem. I za chwilę to jeszcze postaram się troszeczkę rozwinąć. Natomiast druga taka cecha, która według prymasa, przynajmniej z jego wypowiedzi, tak można odnieść wrażenie, to ten wielki szacunek i miłość do kobiety. To tutaj już było na ten temat mówione, więc ja tam ewentualnie króciutko jeszcze do tego, czy tym zakończę. Natomiast wracając do tego ojcostwa. Mężczyzna, niezależnie od tego, czy w trakcie swojego życia zostanie faktycznie ojcem w rozumieniu zrodzenia potomstwa, według prymasa nosi jakby zakodowane cechy ojca. A więc cechy, które może i powinien przejawiać nie tylko w stosunku do swoich dzieci, których, jak powiedziałem, może nigdy nie mieć, ale te cechy powinny się ujawniać również w kontaktach, w relacjach z innymi ludźmi, zwłaszcza z tymi, którzy są powierzeni konkretnemu mężczyźnie. I z tego ojcostwa, które jest no, takim jakby konglomeratem rozmaitych innych cech, możemy wywieść takie bardziej szczegółowe cechy, a mianowicie to będzie odpowiedzialność, opiekuńczość, odwaga w działaniu, opanowanie w rozumieniu umiejętności panowania nad sobą, ale nie tylko. Będą także takie cechy jak czułość, serdeczność, troskliwość. Prymas bowiem mówił o tym, że istnieje zarówno ojcostwo przyrodzone, jak i ojcostwo, czyli tak zwane ojcostwo kołyski, bo tak je też czasami nazywał, jak i ojcostwo ołtarza. Ojcostwo ołtarza oczywiście odnosiło się do kapłanów, do tego, że kapłani mają też charakteryzować się tymi cechami, jak ojciec, oczywiście w stosunku do powierzonych sobie wiernych. Takich kilka czasami zaskakujących, to ja nie będę czytał, bo to są dość długie cytaty, ale będę przytaczał poszczególne słowa, które jak gdyby uderzyły mnie w czasie, kiedy czytałem. Ksiądz prymas zwraca uwagę, że nawet modlitwa, której nauczył nas Pan Jezus, zaczyna się od słowa Ojcze, a wcale tak nie musiało być. Pan Jezus mógł powiedzieć, mówcie Boże mój, Stworzycielu nasz, czy nawet Sędzio nasz,
a jednak chciał i wyraźnie powiedział, że tym słowem, do którym się mamy zwracać do Boga, będzie słowo Ojcze. W innym miejscu prymas zwraca uwagę, że przecież najwyższego pasterza Kościoła nazywamy również Ojcem Świętym. I troszeczkę tak nawiązując do tego, co mówiła jeszcze pani profesor, to ojcostwo w rozumieniu prymasa było właśnie rozumiane bardzo szeroko. I to nie tylko rodzice, czy ojciec w rodzinie ma charakteryzować się tym ojcostwem, ale w szeregu innych zawodach, o których mówimy, że są powołaniem bardziej niż zawodem, osoby, które je wykonują, powinny się tymi cechami ojcowskimi charakteryzować. I tu mówił zwłaszcza o nauczycielach i wychowawcach, ale również o lekarzach, którzy powinni w stosunku do swoich pacjentów takie cechy ojcowskie wykazywać. No i tak jak wspomniałem, oczywiście dotyczy to również duszpasterzy, że tutaj postaram się cytat wykorzystać, że biskup w swojej diecezji jest jak w rodzinie ojcem, a do was kapłani należy, przenikając się duchem ojcostwa, nieść do waszych wspólnot parafialnych. Nie chciejcie, aby was nazywano wielkimi tytułami. Najszczytniejsza dla was nazwa to Ojcze Duchowny. Gdy tak ciebie nazywają twoja rodzina parafialna, to znaczy, że dobrze sprawujesz swą posługę kapłańską. I już tak zbliżając się do końca tej kwestii ojcostwa, powiedziałem, że tam ojcostwo to nie tylko ta odpowiedzialność, odwaga, opanowanie, ale także czułość i serdeczność. Bo prymas w którymś momencie mówi tak: biada mężczyźnie, choćby posiadał wszystkie te cechy, to chodzi o te tak zwane męskie właśnie, twarde, a nie miał serca. Moce serca, tak wprawdzie charakterystyczne dla kobiety, muszą jednoczyć, zespalać i przypieczętować wszystko, co czyni i czym jest mężczyzna. I taki, jeśli Aniu pozwolisz, bo to jest fragment, który zamieściliście na stronie internetowej prymasu, Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, o tym, jak prymas powiedział właśnie o... Pozwoli, dziękuję. To jest tak, zaczyna się od fragmentu notatek, który zostawił po sobie ksiądz prymas. W 1948 roku umiera prymas August Chlond. Biskup Wyszyński zapisał w swoich notatkach: tak często radowałem się myślą, że w niezwykle trudnej sytuacji Kościoła w Polsce błogosławieństwem jest jego sternik, który pewną dłonią prowadzi poprzez męki. Człowiek czuł się dziwnie spokojny w pobliżu prymasa Chlonda. A teraz coś się zawaliło. Runął mur oporowy. Kto teraz będzie ten antemurale? Pisząc te słowa, to był cytat, teraz już fragment Instytutu. Pisząc te słowa, nie wiedział, że odtąd on będzie tym sternikiem prowadzącym Kościół w Polsce. A stało się tak na prośbę umierającego prymasa Chlonda, który przed śmiercią podyktował biskupowi Antoniemu Baraniakowi, swojemu sekretarzowi, list do Ojca Świętego Piusa XII, prosząc, aby jego następcą mianował biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego. Wszyscy oczekiwali, jaki będzie ten nowy prymas. A kiedy zwrócił się do swoich diecezjan: umiłowane dzieci Boże, dzieci moje, wtedy wierni odetchnęli, bo poczuli, że mają Ojca. I jeszcze kilka słów o tym szacunku do kobiet. Tutaj, jak wspomniałem, prymas nie owijał w bawełnę. Czasami, można powiedzieć, walił prosto z mostu, mówiąc nawet właśnie o pijatykach, bijatykach w rodzinach i oczywiście, żeby tego jak najbardziej unikać. Natomiast ksiądz biskup tutaj wspomniał o
o takim temacie, który rzeczywiście też chciałem powiedzieć, a mianowicie skąd się wziął ten szacunek do kobiet u prymasa? Oczywiście według mnie. Ja bym tu widział takie dwa źródła. No, przede wszystkim jego wychowanie w rodzinie. Myślę, że wszyscy wiemy o tym takim, prawda, łagodnym i takim sporze, który toczyli między sobą rodzice prymasa, mianowicie dwa obrazy wisiały, prawda, w sypialni Matki Bożej Ostrobramskiej i Matki Bożej Częstochowskiej, bo ojciec chodził pielgrzymką na Jasną Górę, a mama do Ostrej Bramy. No i później w domu się spotykali, opowiadali sobie i młody Stefan miał wzór właśnie jak ojciec, z jakim szacunkiem, chociaż się różnili w tym zakresie, z jakim szacunkiem się zawsze na ten temat wyrażał i rozmawiał z matką. No ale jeszcze głębsze to jest chyba to, o czym ksiądz biskup powiedział przed chwileczką. Ta bardzo ścisła relacja księdza biskupa, księdza prymasa z Matką Bożą. Jeżeli sobie uświadomimy, że sam Pan Bóg czekał na zgodę kobiety, przecież nie musiał. Raz, że mógł na tysiąc innych sposobów dokonać się zbawienie, a poza tym nie musiał pytać, a jednak zapytał. To był dla księdza prymasa, myślę, jakiś wielki znak, jakim wielkim szacunkiem darzy sam Pan Bóg kobietę, no i tym bardziej powinniśmy my. Ponieważ Ania już mówiła bardzo dużo o tym właśnie wstanie, kiedy prymas, kiedy znaczy chodziło o mężczyznę, prawda, że mężczyzna powinien wstać, kiedy kobieta wchodzi, no to ja już o tym nie będę wspominał. I ponieważ przyszło mi jako ostatni zabierać głos, to spróbuję zakończyć takim podsumowaniem, które obejmuje, myślę, wszystkie trzy nasze wystąpienia. To już jest cytat z prymasa. Najmilsi, ojcostwo i macierzyństwo jest waszym najszczytniejszym powołaniem i najwyższym wyrazem waszej godności. Musicie pamiętać, że nic większego nie dokonacie na tej ziemi, jak współdziałanie z Ojcem Niebieskim. Przedłużycie jego program przekazywania życia. Dziękuję. Dziękujemy. Panie Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękujemy. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, po wystąpieniu pani profesor pozwoliłem sobie powiedzieć, właśnie zwrócić uwagę na to podobne nauczanie na temat człowieka księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i ojca świętego Jana Pawła II i postawiłem pytanie ciekawe, jakie były tego przyczyny. I myślę, że Pan odpowiedział na to pytanie w jednym zdaniu. Jesteśmy dziećmi Bożymi. I z tego się bierze godność i to się przewija w nauczaniu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. I jesteśmy także braćmi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma godności człowieka bez odniesienia do Ojca i do naszego brata. Ja myślę, że to może wybrzmi bardzo w naszej dyskusji także. I bardzo dziękujemy za to podkreślenie ojcostwa, no i tych szczegółowych cech mężczyzny, które Pan zechciał uwydatnić w nauczaniu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Proszę Państwa, nie wiem, czy byście chcieli zareagować na swoje głosy. Jeżeli nie, oddajemy głos Państwu i bardzo serdecznie prosimy o zadawanie pytań i później nasi prelegenci zdecydują, kto na nie odpowie, czy podzieli się refleksją. Tylko jeszcze raz bardzo serdecznie proszę o zwięzłe wypowiedzi, żeby dać innym możliwość, by zabrali głos. Proszę bardzo, jest pan ksiądz Infuat. Często słyszę takie pytanie. No a dzisiaj, ksiądz kardynał, pan Krzysztof wspomniał, że nie owijał w bawełnę. I rzeczywiście byłem tego świadkiem. Zawsze w jego kazaniach słyszało się oddźwięk tego, co się dzieje. Wspomnę tylko taki maleńki obraz krótko. Jak mówił o połowie ryb i mówił, że no, Piotr
prawda, tych ryb nałowił tyle, że aż się przewalało to z tej łodzi. I mówi, starczyło tych ryb i dla nich, i dla towarzyszy. No, wyobrażacie sobie, co wtedy znaczyło słowo towarzysze. Więc był ciekawy, był taki bardzo wrażliwy na to, co się dzieje. No i dlatego pytanie dzisiaj, nie owija w bawełnę. Dzisiaj jest no, wielka walka o małżeństwo, o kobietę, o mężczyznę, o tożsamość i tak dalej. Przepraszam bardzo, to właśnie byłby ogromny temat. Co by powiedział w waszym rozumieniu? Pani profesor doskonale zna te sprawy. Pani Anna, Krzysztof. Jak ksiądz kardynał Wyszyński? Jak by zareagował dzisiaj na to poniewieranie mężczyzn, kobiety i ich tożsamości? Dziękujemy. Konkretne pytanie. Jeszcze właśnie może pozwolimy, bo pan pierwszy się zgłaszał. Proszę bardzo. Proszę się łaskawie przedstawić, żebyśmy wiedzieli, kto zadaje pytanie, kto dzieli się refleksją. Dziękuję bardzo, księże biskupie. Bogdan Wrzochalski nazywam się. Ja już dawno nie słyszałem w rozmaitych innych także kontekstach, inspiracji, takiego dowartościowania powołania właśnie w kontekście relacji między kobietą a mężczyzną, jak tutaj wypowiedzi pani profesor. Głównie odnosiło się to wprawdzie do służby nauce, czyli służby prawdzie, wielkim wartościom przez duże W, duże P, ale przecież można te powołania także odnosić do innych zawodów. Dlatego bardzo dziękuję za ten przykład. Ja jako młody człowiek pamiętam, że byłem trochę zaszokowany, że wielka psycholog, która miała zresztą ogromne ambicje, bo chodzi o nie tylko ambicje, ale chodzi też o uznanie innych, docenienie wielkich zdolności, Karen Horney, która wprost powiedziała zupełnie szczerze, to było przecież wiele dziesiątek lat temu, ma przecież ogromnie twórcze zasługi dla pewnych dziedzin psychologii, psychonerwis, etc. Powiedziała, że ona świadomie zrezygnowała z założenia rodziny, ponieważ nie wypełniłaby tych zadań, które nie tylko ona może, myślę, ale przed nią zostały postawione. I tutaj bym jednak dodał, że przez tą drogę rezygnacji, bo jest to olbrzymia rezygnacja często dla mężczyzny i kobiety, czy kobiety, które się poświęcają tym wielkim wartościom, na przykład w nauce, ale innych powołaniach, powiadam, to jest właśnie, trzeba koniecznie dodać, w wielu przypadkach, na szczęście w wielu przypadkach, dzięki Bogu, inspiracja uskrzydlająca, duchowo-religijna. I przez to może dzięki temu udało się przetrwać razem z tymi sukcesami naukowymi. I druga rzecz już bardziej kontrowersyjna w formie takiego pytania. Ja z pewnym napięciem słyszałem u pani profesor też te wątki, które dotyczyły właśnie jedność, płodność w relacji kobieta-mężczyzna i w pewnym momencie brakowało mi jednego tego słowa, które się pojawiło akurat w kontekście trochę negatywnym, bo rewolucji seksualnej właśnie. I brakowało mi tego pojęcia, ja rozumiem, że pani ma spojrzenie tutaj, miała przede wszystkim socjologiczne, ale to nie pozostaje w konflikcie. Mianowicie jednego pojęcia, już nawet nie rozwijając, mianowicie etyki seksualnej. Etyki seksualnej oczywiście w kategoriach upodmiotowienia relacji między kobietą a mężczyzną. Oczywiście nie rozwijam tego dalej, nie stawiam już dalszych pytań. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Może jeszcze trzeci głos poprosimy i później poprosimy naszych prelegentów, żeby odpowiedzieli. No, pierwszą odpowiedź na pewnie pani profesor, ponieważ pan Bogdan nawiązywał do wypowiedzi pani. Proszę bardzo, proszę się przedstawić. To była kobieta. Alina Kozińska-Bałdyga się nazywa. Ja słuchałam pani profesor i chciałam na parę słów zwrócić uwagę. I pierwsze to różnice, relacje, proces, współpraca, pomoc, a na końcu pojednanie. I to jest dla mnie odpowiedź na to, co my na teraz mamy za zadanie. Cały czas ja jako kobieta, ja się utożsamiam z tym neofeminizmem. Pojednanie, pojednanie,
pojednanie. Nie jest mi potrzebne, może powiem tak, bardzo miło jak mężczyzna wstaje, czy jak ksiądz wstaje, natomiast bardzo bym chciała słuchania, otwarcia mężczyzn na to, co mówią kobiety i szukania we wszystkim, również w tej ideologii, jak to teraz się mówi, już nie gender, tylko LGBT, we wszystkim pojednania. Wszystkie różnice mają prowadzić do pojednania, bo takie jest zadanie, które nam wspólnie Bóg na naszym świecie postawił. Pomiędzy mężczyzną i kobietą, mężczyznami, kobietami, wszystkimi istotami dążenie do pojednania. I myślę, że tu jest mi potrzebne pani profesor zdanie. Co pani o tym myśli? Pojednanie jest tytułem pani książki. Dziękuję. Zauważyła pani, jak z zapartym tchem panią słuchaliśmy. No właśnie, to odnośnie do słuchania kobiet. Natomiast jeśli chodzi o te różnice, to Ojciec Święty Franciszek w różnych kontekstach mówi nam o tym, że różnice zawsze ubogacają. Odrzucanie różnic zawsze zubaża. No ale to trzeba mieć kulturę spotkania. Prosimy pani profesor. No tak, bo to do pani były dwa pytania skierowane, szczerze mówiąc, pana Bogdana i pani Aliny. Proszę bardzo, przynajmniej tak zrozumiałem. W zasadzie pierwsze pytanie, bo co by prymas powiedział dzisiaj, to pani Ania się nachyliła do mnie, powiedziałby to samo, a ja powiedziałam właśnie to samo, pomyślałam, że powiedziałby to samo, co wtedy mówił. Tylko jeszcze więcej tych cytatów mogłabym teraz przytoczyć, które byłyby teraz tak samo aktualne jak wtedy. Pojednanie zdecydowanie tak, dlatego użyłam tego słowa tutaj w tym cytacie, zwłaszcza z 81 roku, aby się wszystko pojednało. I teraz jak to rozumieć? Bardzo szeroki temat, prawda? Bo to można być, chodzi o współpracę, o w innym miejscu prymas mówi, oba te wzory, Jezus i Maryja, są dla obojga. To jest jakieś pojednanie. W innym miejscu mówi, każdy powinien mieć cechy męskie cechy, uwaga, to bardzo trzeba jasno i precyzyjnie odczytywać, męskie cechy rozumu i woli oraz kobiece serce. Wiele osób będzie się burzyć, gdy to usłyszy teraz, a nie można się, znaczy można się, każdy ma prawo się burzyć, ale trzeba to dobrze rozumieć, że za chwilę powie on, zgodnie z całą tradycją myślenia filozofii katolickiej, filozofii teraz powiem katolickiej, gdzie on mówi rozumne serce. Serce nigdy w katolicyzmie nie jest antyrozumne, a rozum nie jest antysercowy. To jest pojednanie, o jakie chodzi. Oba wzorce są dla obojga i obie te cechy różne są dla obojga. Dlatego ja dawałam przykłady cytatów, kiedy on mówi różnice są, a za moment mówi, ale nie są takie ostre, jak można myśleć, że to są dwa bieguny, prawda? Ona z Wenus, on z Marsa, jak mówi popularna książka. Nie jest tak. Inna książka, komentująca teologię ciała, mówi, oboje są z raju, a nie ona z Wenus, on z Marsa. Żyjemy na jednej planecie i jedna opowieść nam wyjaśnia, kim jesteśmy. To jest jedno z pojednań. Inne, i tutaj pozwolę sobie na zacytowanie innego przemówienia, Lublin, Kul, 65 rok, 23 sierpnia. Prymas mówi, idzie o to, aby kobieta wszędzie, na każdym odcinku życia, w rodzinie, w pracy zawodowej, społecznej, publicznej, działała według natury kobiecej na sposób sobie właściwy, po macierzyńsku. Ale on też powie, każda matka powinna być jednocześnie jak dziewica. Każda dziewica, zakonnica również powinna mieć w sobie coś z matki. Takie pojednanie również. Na sposób sobie właściwy, po macierzyńsku. Może wtedy, zwróćmy uwagę na to, nieludzki świat stalowych potęg zamieni się w ludzki świat otwartych ramion macierzyńskich, w których prawem będzie nie stal i pięść, lecz miłość. Proszę zwrócić uwagę. On nie mówi, że bez kobiet świat będzie męski, tylko mówi, bez kobiet świat będzie nieludzki. To jest to coś, co u Jana Pawła będzie nie można zrozumieć, kim jest człowiek bez zrozumienia, kim jest kobieta. Czyli kim jest kobieta i mężczyzna. Z mężczyzną, tak sobie zażartuję, trochę jest prostsza sprawa. Co ma robić mężczyzna w raju? Uprawiać ogród. Tak? Jest to sprawa jasna. Dopóki nie pojawia się kobieta,
sprawa jest prosta, a potem się komplikuje, ale tak pięknie się komplikuje, po to, żeby wszystko się pojednało. Czyli relacja na wzór Boga równych, a różnych istot możliwa jest dopiero wtedy, kiedy jest kobieta i mężczyzna, bo ze zwierzętami mężczyzna takiej relacji nie stworzy. Czyli żeby była ludzkość pojednana, musi się rozwinąć, musi zaistnieć i męskość, i kobiecość we współpracy, bo wielokrotnie prymas będzie mówił, cele są te same, tylko trochę inne. Jakby. Cele są wspólne, tylko inne, ale równe. Dokładnie tak mówi. Wspólne, ale inne, ale równe. Więc podkreślanie równości i różnicy razem to jest to coś, co jest kluczem do zrozumienia problemów współczesnych. Jednocześnie nie wyolbrzymiać różnic, ale dostrzegać i doceniać różnice. To jest wiecznie aktualne stwierdzenie. Bardzo trudno to wyważyć, ale z drugiej strony nie aż tak znowu trudno, żebyśmy nie mogli tego pojąć, prawda? Trochę jakby mimo wszystko, jakie są różnice, każdy widzi, powiem tak parafrazując inny słynny cytat. Każdy trochę widzi. A z drugiej strony, no jakoś teraz nie każdy widzi. Można się zapytywać, dlaczego nie każdy widzi. To jest trudny problem, dlaczego nie każdy aż tak bardzo widzi. Natomiast uzmysłowmy sobie jeszcze coś. To etyka seksualna, ja tego nie pominam. Oczywiście, że etyka seksualna, ona w tle tutaj tego wszystkiego jest. U mnie najbliżej tego tematu było wtedy, kiedy mówiłam, że prymas ostrzegał przed przerostami freudyzmu i panseksualizmu, a jednocześnie właściwie prezentował, jaka powinna być etyka seksualna i u Jana Pawła to wszystko. I miłość, odpowiedzialność, ciągłość potem w teologii ciała i tak dalej. Na koniec tej mojej długiej trochę wypowiedzi powiem, on wiązał doczesność, porządek przyrodzony z porządkiem nadprzyrodzonym. I to jest następna rzecz, która jest bardzo ważna teraz, co mogą i powinni prezentować cały czas katolicy temu światu. To znaczy to łączenie wyraźnie pokazuje, po co jest płeć, skoro to jest na wzór tego, co jest w Trójcy Świętej, to tutaj, żeby dawać życie, ale po to też, żeby, jak on mówi, dawać to życie nadprzyrodzone. Czyli ostatecznie spełnienie relacji oblubieńczej jest w relacji nie kobiety i mężczyzny, ale w relacji Boga i człowieka. I dlatego, myślę, że właśnie dlatego prymas mówił nie o tych dwojgu jako na przykład Maryi i Józefie, ale mówi Maryja, Jezus. Bo ostatecznie relacja oblubieńcza to jest to. Spójrzmy na prymasa jako na kapłana, jako na biskupa, pełnia kapłaństwa. On zdawał sobie absolutnie sprawę z tego, że on jest oblubieńcem oblubienicy zbiorowej, czyli kościoła. On pisał w stoczku moje oblubienice i miał na myśli diecezję, mówi warszawska i gnieźnieńska. Moje oblubienice. To jest powołanie ostateczne do tak wysoko rozumianej miłości, przekraczającej granice płci. To jest ostateczne powołanie każdego człowieka. Pani profesor, bardzo chciałem osobiście serdecznie podziękować za te słowa ostatnie, tego połączenia porządku przyrodzonego z nadprzyrodzonym, ponieważ na ile się orientuję w nauczaniu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, to było najistotniejsze. Po prostu człowiek siebie ukształtuje jak całościowo, integralnie, jako homo dei. Bez homo dei nie ma tak naprawdę integralnego człowieka i to jest najistotniejsze. Księże Infułacie, pozwólcie, że zareaguję na to, bo nikt nie odpowiedział na pytanie księdza Infułata bardzo, bardzo, bardzo zasadnicze. No, ale jeszcze bym dodał troszeczkę, prawda? Jeszcze bym dodał, ponieważ bardzo przeżyłem pierwsze kazanie świętokrzyskie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego z 1974 roku, które pewnie ksiądz słyszał, właśnie mówiące o homo dei. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński wtedy zastosował bardzo taką, bardzo, bardzo nowatorską, bym powiedział, w tamtych czasach metodę egzystencjalną. Co mamy powiedzieć, jak mamy zareagować na współczesny kryzys człowieka i kryzys rodziny? Przede wszystkim pomocą człowiekowi, ażeby żył świadomie, żeby siebie analizował i tak dalej. I od tego on wyszedł.
kim ty jesteś, myśl o sobie, wniknij do swojego wnętrza i tam odkryjesz tęsknotę za nieśmiertelnością, tęsknotę za dobrem, tęsknotę za miłością, tęsknotę za pięknem, która cię doprowadzi do ideału tych wszystkich wartości, którym jest Bóg Stwórca. To była jego metoda. I bez homo dei nie ma pełni człowieczeństwa. On takie rozróżnienie robił, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, że homo dei to jest wizja całościowa w odróżnieniu od cząstkowej wizji neopogańskiej. Jeżeli odrzucimy Boga, jeżeli odrzucimy Jezusa Chrystusa, który jest wzorem człowieczeństwa, to ulegamy wizji cząstkowej, która poprowadzi nas na manowce życia i jesteśmy zwolennikami, jak to on używał, myślę, że się nie mylę, neopogańskiej wizji człowieka, która człowieka degraduje. A później w nauczaniu Kościoła, choćby wielkiego papieża, humanisty, świętego Pawła VI, to było wyrażone innymi słowami, że humanizm bez Boga prędzej czy później zaprzecza samemu sobie, czyli staje się antyhumanizmem. I to jest źródło, moi kochani. I dzisiaj o tym trzeba mówić, bo to była podstawa w nauczaniu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przynajmniej tak osobiście ja to odczułem. I dlatego później, księże kardynale, to co znamy z nauczania Jana Pawła II, byłem zaszokowany, kiedy w jednym z przemówień zauważyłem takie określenie u księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, antropologia teologiczna. Nie ma antropologii ziemskiej tylko, nie teologicznej, bez odniesienia do Boga, bo ona jest zredukowana, ona jest wykrzywiona i niszczy człowieka. A później Jan Paweł II powie w jednym z dokumentów antropologia teologiczna, czyli do antropologii z konieczności należy, jeżeli ona jest pełna, integralna, teologiczne ujęcie, a częścią teologii jest antropologia, a więc logika wcielenia i tak dalej. Czyli te dwie rzeczywistości są nierozerwalne, jeżeli człowiek chce godnie żyć, prawda? I myślę, że i też jego określenie, też myślałem o publikacji Jana Pawła II. W pewnym momencie kardynał Stefan Wyszyński mówi, i dlatego nie możemy być na powierzchni tylko, nie możemy żyć ziemią tylko. I użył tego określenia, musimy wypływać na głębie. Określenie Jana Pawła II. Wypłyń na głębie, wypłyńcie na głębie, prawda? Czyli głębiej podejdźcie, ale ta głębia to jest właśnie odniesienie do Boga Stwórcy, Boga Zbawcy, Jezusa Chrystusa i Boga Uświęciciela, Ducha Świętego. Przepraszam bardzo, ale nie potrafiłem się opanować, żeby nie zareagować właśnie na to, bo to jest według mnie bardzo istotne. No, tym bardziej z księdza Infuata. Prosimy bardzo, druga tura pytań i refleksji. Prosimy bardzo ojca. Mieczysław Mikuta. Proszę bardzo, dziękujemy za poprzednie spotkanie i właśnie za ubogacenie. Chciałem nawiązać do tego kolędowania. Szanowne grono, kochani moi, może właśnie od tego kolędowania zacznę. No wówczas się ustroiłem, żeby z szacunkiem tą kolędę zainicjować, prawda? Dziękuję, że podjęliście wszyscy tą kolędę, chociaż jedną, ale może nie w całości, ale jednak sporo zaśpiewaliśmy ze zwroty. Nawiązując do tego, dlaczego przyszedłem? Ponieważ mój prałat w kościele w Niebowstropienie na Ursynowie poprosił mnie, znając moje wykonawstwo, żeby kolędować od pasterki kolejne dni świąt i w niedzielę wszystkie na Sumach. Jestem tam dwie, trzy kolędy wspólnie z organistą, wspaniałym zresztą, koncertującym po całym Polsce. To tak, ja osobiście stwierdzam i zauważyłem, że również w kościołach trochę słabi ta kolęda brzmi, troszeczkę słabi, mało tego. Natomiast bardzo dużo się rozlało rozmaitej takiej kolędy w radiu i w telewizji,
która już właściwie kolędą nie jest, to już jest jakieś przeróbki dziwne. To ja jako muzyk pasterskiego instrumentu, jakim jest okaryna, prawda, bo kiedyś tylko były fujarki i okaryny gliniane, prawda, to wiem, że prosimy, to, że... proszę pana, niech pan kończy już, dlatego że jeszcze inni chcą zadać pytanie. Ja wiem, bo my o humanizmie dzisiaj mówimy. Odnośnie muzyki. Ja chciałem właśnie zadać pytanie, bo my tylko kardynała Stefana Wyszyńskiego znamy, prawda, z listów, jako już starsze pokolenie. Ale nie wiemy, jakie były gusta muzyczne, co śpiewał, bo o papieżu wiemy dużo, prawda, o jego gustach muzycznych. Profesor chce powiedzieć coś na temat Bożego Narodzenia, dwa słowa, to będzie odpowiedź dla pana. Dziękujemy serdecznie, proszę bardzo, pani profesor. Taki cytat, który może to wszystko zepnie klamrą. Na ten czas, prawda, w okresie Bożego Narodzenia, świętowania ciągle, od chwili, gdy słowo w łonie dziewicy ciałem się stało, aby się człowiek na świat narodził, Bóg tak upodobał sobie w tym sposobie, że wraca do wnętrza ludzkiego, jakby ziarno pszeniczne, w każdej komunii świętej, by przez to ponowne wcielenie mógł się z Boga rodzić każdy człowiek. Proszę to wziąć więc do siebie, każdy człowiek, również taki, który śpiewa kolędy, a może zwłaszcza ten, który śpiewa kolędy. Eucharystia rodzi nowy rodzaj ludzki. Teraz już proszę poważnie się wczuć. Eucharystia rodzi nowy rodzaj ludzki. Jest kolebką nowej ludzkości, ciężarnej Bogiem. To jest chrześcijańska koncepcja przekroczenia granicy płci, prawda? Wszyscy, ale to oczywiście od zawsze tak nauczano. Kościół, ludzkość to jest kobieta. I święty Augustyn pisał, prawda? Za świętym Pawłem oczywiście, że Kościół to dziewica, to obie płcie. Nowej ludzkości ciężarnej Bogiem, jest kolebką nowej ludzkości ciężarnej Bogiem, ludzkości rodzącej Boga światu, roznoszącej Boże ciało do wszystkich zakątków życia, wnoszącej Boże życie do wszystkich grobów. Dlatego Eucharystia jest zmartwychwstaniem, bo ona nieustannie kiełkuje w duszach ludzkich nowym życiem, które odwala i rozsadza zmurszałe kamienie zamierającego świata. To jest uroda życia, to jest przedwiośnie, to jest bunt młodych, rewolucja niemowląt i ssących, zmartwychwstanie i żywot. W Stoczku 54 rok. Taki pełen życia fragment w czasie internowania. To jest jakby, to są takie nowe narodziny, które wszyscy my mamy przeżywać cały czas, również śpiewając kolędy, ciesząc się z okresu Bożego Narodzenia. Widzicie, jak wszystko można wytłumaczyć ładnie. Bardzo prosimy, ksiądz profesor i pan profesor, prosimy bardzo pana, proszę się przedstawić i ksiądz... A nie, ojciec by pierwszy tak. Był, tak? Krótko prosimy, ojcze. Krótko, ojciec Mariusz Bigiel. Więc w styczniu 2019 papież Franciszek przywołał Mulieris Dignitatem, przemawiając do korpusu dyplomatycznego i prosząc, aby wszyscy to jeli wdrażać. Ale już w marcu tegoż roku feministki z katolickiego czasopisma francuskiego zaatakowały właśnie Mulieri z Dignitatem. A kilka dni temu feministki z czasopisma Deon, właśnie portalu, zaatakowały Mulieri z Dignitatem. I pytanie do pani profesor, co jest w tym Mulieri z Dignitatem takiego fascynującego, że feministki wszystkich krajów łączą się, aby je obalić? To z katolickich środowisk. O ile zrozumiałem, tak? Księże profesorze, proszę bardzo. Nie wszystkie feministki są tego samego rodzaju i nie wszystkie są przeciwko, a raczej są właśnie takie, jak tutaj pani Alina, czy tak jak ja, że jesteśmy na stanowisku za Mulieris Dignitatem. Fascynujące jest tam to, że opiera się to na teologii ciała, czyli głębokim pokazaniu tego, jak mężczyźni i kobiety są równi, jeszcze raz przypomnę, różni po to, żeby się uzupełniać, czyli są komplementarni. To wszystko dzieje się podobno na obraz Trójcy Najświętszej. W związku z tym jest to taka tajemnica, że można by długo nad tym spędzić i pewnie do końca nie umieć tego wszystkiego wyrazić. No najkrócej powiem tak, bo już i tak za długo odpowiadam na te wszystkie pytania. Mulieris Dignitatem jest w gruncie rzeczy najbardziej to. Prawda? Podkreślenie godności kobiety. I to jest pierwszy papieski dokument poświęcony wyłącznie kobietom, stąd taka przełomowość tego dokumentu. Natomiast opiera się to na tej głębi teologii ciała, którą przez 5 lat z przerwami papież tutaj wygłaszał Kościołowi i która zdaniem George'a Weigla jest tą teologiczną bombą zegarową, która na początku
naszego tysiąclecia gdzieś powinna wybuchnąć. Może tak powoli wybucha, nie wiem. Dobrze, że powoli. Prosimy księże profesorze i pana poprosimy, sąsiada. Tak. Ksiądz Zeno Hanas, prowincjał księży Palutynów i dyrektor Kancelarii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja bardzo serdecznie dziękuję za te wypowiedzi, takie inspirujące, ale chciałbym jednak podrążyć temat, który ksiądz Infuad tutaj powiedział, bo odpowiedź na dzisiejsze wezwania, język, który używamy w współczesnej debacie, oczywiście powtórzenie tego, co mówił kardynał Wyszyński, jest cenne, ale myślę, że należy to jednak przetłumaczyć na bardziej współczesny język, który będzie trafiał jednak w argumentacji takiej publicznej, więc to pytanie, które tutaj zostało postawione, chciałbym przenieść na dwie płaszczyzny. Jedna to jest: kardynał Wyszyński działał w czasie, kiedy też była swego rodzaju ideologia, która miała pewien obraz kobiety. To jest ideologia socjalistyczna, komunistyczna, gdzie rola kobiety była taka bardzo maskulinizowana, czyli takie przedstawianie. Nie każdy też widział różnicę. I teraz moje pytanie, czy w jego wypowiedziach tu się zdarzało się coś takiego, że on polemizował z tym wizerunkiem i w jaki sposób wypowiadał się przeciwko i w jaki sposób na ten temat mówi? To może jakiś jeden przykład takiej wypowiedzi, chętnie byśmy usłyszeli. Ja o sobie mówię. Natomiast drugie pytanie, bo też w dzisiejszej debacie często się mówi, że język właśnie mówienia o tego rodzaju problemach, granicach pomiędzy ludźmi jest, może być inkluzywny, taki inkluzywny, czyli albo może być ekskluzywny, taki dzielący ludzi. Czy są, jak można by ocenić ten język, którym kardynał Wyszyński mówił? Czy to był język, który tworzył podziały, czy bardziej budował jedność? Ja wiem, że to zawsze znajdzie się przykłady i takie, ale czy ogólnie można by to powiedzieć? I druga płaszczyzna to jest ten język, czasami się mówi język pogardy, bo on buduje też no te podziały między nami. Czy ten język, bo tutaj padało bardzo pięknie wiele słów o jego szacunku dla drugiej osoby, jak można by ocenić ten język? Czy zdarzało się, że taki język mu gdzieś tam się po drodze przydarzał, czy też raczej nie? To takie moje pytanie, bardziej z płaszczyzny komunikacyjnej, ale myślę, że ona jest ważna dla dzisiejszej debaty. Dziękuję. Bardzo ważna, bardzo serdecznie dziękujemy. Może pozwolimy na odpowiedź, jeżeli ktoś z naszych panelistów sobie życzy, ponieważ to bardzo ważny temat w dwóch aspektach i później pana poprosimy o postawienie pytania, żeby nie zapomnieć tego ważnego pytania, bardzo ważne pytanie. Nie wiem, pani profesor, czy pani Ania, czy pan Krzysztof, chcecie odpowiedzieć na to? Ja najpierw może właśnie co do tej warstwy językowej, bo to mi jest najbliższe. Ksiądz prymas miał w ogóle taki sposób wypowiadania się bardzo pozytywny. Ksiądz prymas, jeśli chodzi o właśnie tą maskulinizację kobiety, to tyle, że ostrzegał, ale zawsze podkreślając dobro człowieka, nie atakując ideologii, tylko podkreślając dobro człowieka. I ta jego wiara w człowieczeństwo. Są takie konferencje, w których ksiądz prymas mówi, że człowiek nawet z tych dramatów moralnych w końcu się wydźwignie, że w końcu człowiek się otrząśnie i mówi, trzeba mówić o rehabilitacji człowieka. Taki konkretny przykład. Był taki ruch hipisowski w latach 70. I ta młodzież dołączyła do pielgrzymki warszawskiej. I przyszli na Jasną Górę, a tam milicja ich napadła, mimo że byli w gronie pielgrzymów, ale ponieważ się odróżniali, też stanowili odrębną grupę, więc zostali napadnięci, schowali się na Jasnej Górze, szukali azylu na Jasnej Górze. No tam zeszłyśmy do nich, zaniosłyśmy trochę chleba, jakieś lekarstwa. Po kilka osób wyprowadzałyśmy, bo oni się bali po prostu wyjść, że milicja będzie ich aresztować. Rozmowy z tymi ludźmi to było rzeczywiście coś tak pouczającego. To były naprawdę, można powiedzieć, no cóż, oni protestują, o co im chodzi, prawda? W każdym razie do czego zmierzam. Na następny rok ksiądz prymas dał kopertę. Jeżeli ta młodzież przyjdzie, kupcie chleba, kupcie napoje, zajmijcie się nimi. No ale zostało to zlecone
takiej grupie oazowej, poszli do nich z piosenką ewangelizacyjną, no widocznie za ostro weszli, bo tam ci nie mieli ochoty rozmawiać, więc stwierdzono, no to po co takim kupować chleb, po co takim dawać jakieś napoje. I oddają księdzu prymasowi kopertę, że to lepiej na co innego przeznaczyć, bo tymi to nie warto się zajmować. Bo nie chcieli słuchać o Ewangelii. A ksiądz prymas na to odpowiedział, to niedobrze zrobiliście, bo nie daje się chleba za Ewangelię, tylko dlatego, że człowiek jest głodny. I to było to jego patrzenie na człowieka, to o czym mówił ksiądz biskup. To patrzenie na człowieka jako na dziecko Boże, że Bóg żadnego człowieka nie zgubi. I myślę, że to odnośnie właśnie różnych problemów, także tego, co dzisiaj jest, ten nowy język mówimy. Ten nowy język właściwie ma jedno główne źródło, takie jak było kiedyś, takie jest dzisiaj. Po prostu ksiądz prymas by powiedział, to musi być język z serca Bożego. Z tej świadomości, że człowiek jest Boży, że człowiek jest dzieckiem Bożym i że Bóg o każdego człowieka się upomni. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ojcze prowincjale, oczywiście ja nie pamiętam, gdzie to było, ale czytałem odnośnie tego maskulinizowania i tak dalej, maskulinizmu. Ksiądz prymas się bardzo konkretnie wypowiadał. No bo pamiętamy tamte czasy, nie? Kobiety na traktory, kobieta górnik, rozumiesz, kobieta hutnik i tak dalej. I on mówił, no ta sama godność, ale różne są cechy charakterystyczne natury i mężczyzny i kobiety. I sobie przypominam taką rzecz, pani Iwona przesłała, bardzo dziękuję, mi dwa teksty odnośnie tych dwoje. I on na przykład mówił o... Coś niesamowitego, bardzo, bardzo oryginalne podejście o wychowaniu młodego pokolenia. I stawiał sobie pytanie, czy dziewczynki powinny być wychowywane i kształtowane tylko przez kobiety, a chłopcy przez mężczyzn, czy też nie? No i jak sądzicie, jak odpowiadał? Brawo. Nie, dlatego, że mówi, trzeba zrobić inteligentną syntezę. Źle by było, gdyby dziewczynki były tylko formowane przez matkę, a chłopcy przez ojca, nie. I matka i ojciec, ponieważ się różnią, prawda, powinni wpływać na dojrzałą osobowość swojego dziecka, prawda, i zrobić taką inteligentną syntezę. Czyli on bardzo podkreślał tę różnicę. Natomiast jeśli chodzi o ten język, czy ekskluzywny, czy inkluzywny, to kiedy czytałem niektóre, zresztą ksiądz czytał może jeszcze więcej, teksty księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, to mi się przypominała nauka Jana 23 z Pacem in Terris. Absolutne rozróżnienie między błędem, grzechem, słabością, a niezachwianą niczym godnością człowieka, której człowiek nigdy nie straci, ponieważ odbija w sobie godność samego Boga i jest zbawiony przez Chrystusa, obojętnie jakie ma poglądy i obojętnie jak postępuje, prawda? I w tym sensie był to język zawsze inkluzywny, chociaż nieraz ostry. Dużo zależy też od odbiorcy, ponieważ my chcemy zastosować język inkluzywny, a odbierają to jako ekskluzywny. No, nie wiem, czy pani profesor chce zareagować. Cytaty. Ksiądz biskup tak docenił to, że ja bazuję na źródłach, teraz będzie jeszcze więcej źródeł. Dokładnie nie mam cytatu, który odnosiłby się do kobiet na traktorach. Żałuję, ale i właśnie liczyłam, że pani to powie. Jakby jeszcze się coś przypomniało, to proszę. Natomiast mam taki, oczywiście ja wspomniałam o tym, że on doceniał plusy, a krytykował minusy pewnych rewolucji, które niosły równouprawnienie, więc troszkę już na ten temat było. I teraz mówił przeciwko nierównościom w płacach i w prawie, że są niezgodne z chrześcijańską koncepcją kobiety. To kobieta w Polsce współczesnej, strona 171-172. Natomiast krytykował bardzo pewne zmiany obyczajowe, które się czasami właśnie są niekoniecznie maskulinizacją, ale z liberalizacją obyczajową wiązały. I mówi, zawsze mnie to razi,
Gdy widzę na ulicach Warszawy czy innych miast, gdy młody chłopiec prowadzi dziewczynę, jak gdyby to było nierozumne stworzenie, a on całkowitym jego panem i władcą, po prostu za głowę, za szyję i sprawa skończona. Nasz stosunek do kobiety powinien być bardziej prosty, uczciwy, pełen szacunku, a mniej kawalerski, czyli taki mniej macho, jak papież Jan Paweł II potępiał maczyzm w kulturze latynoskiej. Trzeba kobietę traktować poważnie, dopuszczać do współpracy w kościele, liczyć się, uwaga, i czy to jest język inkluzywny, czy nie, to będzie odpowiedź, liczyć się z jej zmiennością psychiki i ruchliwością umysłu. Zaraz spróbuję to zinterpretować. Co to jest zmienność psychiki i ruchliwość umysłu? Bo ja zaryzykuję tu obronę. Ksiądz kardynał chce coś powiedzieć. A ja chcę iść tą drogą, ja jestem uparta. Ja będę bronić prymasa, bo za moment on sam się obroni. Otóż nie należy, ja to interpretuję, nie należy mylić tego z czymś, co się właśnie w naszych głowach szybko nasuwa, bo teraz tak często to deprecjonujemy i mylimy od razu, nie chcę powiedzieć, że ksiądz kardynał myli, ale dużo ludzi myli z czymś takim jak jakiś kobiecy niepokój, albo wręcz histeryczność, albo brak zrównoważenia. Prawda, że to się włącza od razu w naszych głowach, jak myślimy zmienność psychiki i ruchliwość umysłu, a jednocześnie, proszę, on mówi, proszę szanować, mężczyźni proszę szanować, że kobieta jest inna i może ma zmienną psychikę, bo ma różne dni, prawda? To jest ogromny szacunek, to jest i to, że wstanie jak kobieta, prawda, wchodzi i jednocześnie szanuj jej inność, również nie tylko rodzi, ale może ma różne, prawda, dni. Co dalej? Maryja i Ewa zachowują spokój. Proszę, to nie jest niepokój histeryczny, Ewa też. A mężczyźni nie. On mówi, Ewa i Maria zachowują spokój. Tak, Ewa się przyznaje do tego, że grzech popełniła, a Adam zrzuca na Ewę, jest pełen niepokoju. A w dodatku jeszcze idzie dalej ksiądz prymas. Po grzechu pierworodnym Adam jest bierny, a Ewa ma być aktywna. To jest przeciwne stereotypom. Ma rodzić. Tu jest jej aktywność, prawda? Dalej utrzymana. I jeszcze inny tekst na temat obyczajów. Nie dopuść, kobiecie, bądź modna, ale moda ma także swoje granice. Nie dopuść, aby moda ograniczała twą skromność i godność. Nie dopuść, aby moda ciebie kształtowała. To ty twórz modę. Nie jesteś lalką ani manekinem, by można było tobą dowolnie obracać. Jesteś żywym człowiekiem, kobietą, Polką, dzieckiem Bożym. To jest fascynujące, bo to jest na te czasy też. I to jest takie dowartościowujące, że to ja mam być trendseterką, prawda, jak się mówi, a nie ja mam się poddawać tym, którzy wyznaczają modę. Jeszcze dalej, proszę posłuchać. Skończcie z tą straszną opinią, że Polki chodzą półnago, że są najłatwiejsze i najtańsze. Wy jesteście trudne, a nie łatwe do zdobycia. Cęcie się. Czy to jest język inkluzywny? Moim zdaniem tak. Język bardzo aktywizujący, bardzo upodmiatawiający? Bardzo. Bardzo. Czy jest bardzo to język aktualny? Jak bardzo, najbardziej. Bardzo. Pani profesor, chciałem się zapytać, jak będę szukał jakiegoś cytatu, mogę do pani zadzwonić? To bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Wymieniliśmy sobie telefony, także bardzo dziękuję. Proszę uprzejmie, proszę pana, proszę się przedstawić. Sławomir Nowotny, ja też jestem, też jestem socjologiem i muszę powiedzieć, że z wielką wdzięcznością wysłuchałem wypowiedzi przedstawicielki mojego zawodu, który to zawód nie cieszy się dzisiaj wielką estymą, szczególnie w środowiskach właśnie, którym wartości, dla których wartości są istotne. Nie wiem też, czy pani profesor żelazną konsekwencją swojego wykładu i odpowiedzi na wszystkie pytania nie podważa tez księdza prymasa o zmienności kobiety, ale jestem za to wdzięczny. Natomiast chciałbym nawiązać do, bo chcę wypowiedzieć się nie jako socjolog, tylko jako zwykły członek Kościoła, nawiązać do tego pytania, co by ksiądz prymas dzisiaj powiedział na to, co wszyscy obserwujemy. Ja też miałem taką reakcję, że to samo by powiedział.
Ale ja chciałbym odwrócić trochę to pytanie. Co my możemy powiedzieć i zrobić, my jako Kościół, dzisiaj, a słuchając tego właśnie, a tu muszę wyrazić wielkie Bóg zapłać księdzu kardynałowi za tę inicjatywę przywrócenia nam charyzmatu, ducha i mądrości księdza prymasa Wyszyńskiego. Myślę, że Kościół w Polsce dzisiaj szczególnie bardzo potrzebuje takiego właśnie duchowego przywództwa, którego patronem może i powinien być ksiądz prymas, prymas tysiąclecia. Natomiast pytanie, to nie jest właściwie pytanie dla państwa i tutaj zwolnię może z obowiązku panią profesor odpowiadania na nie wprost. Czy my jako Kościół tylko możemy tego posłuchać z wielką satysfakcją intelektualną i duchową, a przyjąć to do swojego serca i tam sobie to zostawić, oklaskać, udzielić w pełni uzasadnionego szacunku? Czy jesteśmy w stanie jako Kościół dzisiaj coś zrobić więcej? Bo moja ocena od wielu lat już jest taka, że to nie jest kwestia tylko walki, a szatana, który kształtuje ten świat poza Kościołem, z Kościołem, z naszą wiarą. To jest kwestia w dużej mierze niewiedzy, nieznajomości. Czy te wspaniałe, poza wszystkim, poza całą duchowym znaczeniem, czy intelektualna zawartość takich nauk, jak te, o których dzisiaj słyszymy, są światu znane? Ja mam wrażenie, że nie. Dzisiaj się odkrywa prawa kobiet, kiedy Kościół od 2000 lat z okładem właściwie czci kobiecość w sposób najwyższy, jaki można sobie wyobrazić. Także pytanie jest do nas wszystkich, czy my jako Kościół możemy coś zrobić, a nie tylko słuchać i przyjmować z wdzięcznością te wspaniałe wypowiedzi. Dziękuję. Prosimy bardzo, proszę pani. Antonina Arkuszewska, jestem absolwentką Instytutu Studiów nad Rodziną. Myślę, że rzeczywistość współczesna jest ciutkę inna niż była za czasów księdza prymasa Wyszyńskiego. Mianowicie dzisiaj kwestionowana jest w ogóle pozycja człowieka wśród zwierząt. Nie jest tą wyjątkową rzeczywistością, tylko jest jednym z gatunków. I myślę, że gdyby prymas żył dzisiaj, to tą antropologię teologiczną by oczekiwał, że będziemy wprowadzać w przedszkolach i na lekcjach religii, żeby dzieci same widziały, czym się różnią od zwierząt, że nie są zwierzątkiem, że myślą, mają wolną wolę, mają wybór i uczą się, że Bóg istnieje, ale mają kolegów, którzy w to nie wierzą i dla nich to jest jakby pewna opcja. Natomiast sami muszą doświadczyć, że nie są zwierzętami, że są kimś więcej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, myślę, że będziemy zmierzać ku końcowi, ponieważ druga godzina mija. Bardzo serdecznie chciałem podziękować za aktywność, za wszystkie głosy. Natomiast na koniec dwie sprawy. No proszę pana, co Kościół powie? Nie wiem, czy ksiądz kardynał chciałby dwa słowa na ten temat właśnie powiedzieć. Natomiast co my robimy? No przede wszystkim przez media upowszechniamy to, prawda? Następnie prosimy, ażeby te tematy były podejmowane w parafiach, czyli żeby schodziły w dół, prawda? Bo wszystko idzie przez formację człowieka, prawda? Człowieka do niczego nie można zmusić przez formację i przede wszystkim przez przykład. Ale rzeczywiście pan zwrócił uwagę na to, na co znowu Ojciec Święty Franciszek, on takie ma powiedzenia bardzo trafne, że religia chrześcijańska nie jest do myślenia, ale do praktykowania. Czyli chrześcijańska antropologia także nie jest tylko do deliberowania,
prawda, ale do wprowadzania w życie. Tyle bym umiał, ale prosimy bardzo księdza kardynała, żeby zabrał głos. Próbował podsumowywać, dlatego że nie potrzeba chyba takiego podsumowania dzisiaj. Chciałem podziękować ze swojej strony za spotkanie, za obecność Państwu, a nade wszystko za wystąpienia wszystkich prelegentów i prowadzącego. Pani profesor, w sposób szczególny za zwrócenie uwagi na to, co potem ksiądz biskup nazwał tym analogizmem Wyszyńskiego i Wojtyły. Z tego powodu, że to bardzo ubogaciło to, co ja nazywam osobiście komplementarnością tych dwóch wielkich pasterzy, przesuniętych w czasie, pamiętajmy, o 20 lat. I dlatego nie szukajmy sztucznych... Bardzo długo z sobą w ogóle nie znali. Wtedy, kiedy pisał pierwsze książki Wojtyła jako personalista, filozof, Wyszyński prawdopodobnie go w ogóle nie znał. To o tym trzeba pamiętać. Ja zwrócę uwagę na inną analogię, która wystąpiła potem w życiu papieża. Mianowicie, kiedy został opracowywany dzienniczek siostry Faustyny, to był rok 80-81 przez sławnego księdza profesora Różyckiego, Wojtyła jako papież go nie znał. A napisał encyklikę Dives in Misericordia, w której właściwie papież z tą prostą zakonnicą doszli do tych samych wniosków, nie uzgadniając źródeł. To znaczy, że mieli wspólne źródło, to w ich wypadku to nie tylko było objawienie prywatne i nieprywatne, natomiast to była także inspiracja mistyczna u jednego i drugiego. Myślę, że o czymś podobnym można mówić przy Wyszyńskim i przy Wojtyle. Tym źródłem na pewno było Dzieciństwo Boże, jak zostało podkreślone. Była Biblia, było Pismo Święte, ale pamiętajmy o tym, że oni wychodzili jakby z dwóch różnych punktów wyjścia. Z teologicznego i z bardzo pastoralnego wychodził Wyszyński, natomiast jednak z habilitacji i z wykształcenia Wojtyła był filozofem, był personalistą. To, co pani przedstawiła bardzo zwięźle i pięknie, o tym trzeba pamiętać. Mianowicie personalistą, który najpierw się nazywał i szedł w kierunku personalizmu komunijnego, a potem dodawał jeszcze na wzór Trójcy Świętej. I w tym momencie stawał się, powiedzielibyśmy, ekskluzywny w tym znaczeniu, że kiedy szukał, czy doszedł do wniosku, że takiego prawdziwego personalizmu komunijnego, jaki powinien być także w małżeństwie, w rodzinie, nie da się tak łatwo udowodnić bez teologii, bez Trójcy Świętej, zamykał się na pewną przestrzeń ludzi, którzy tego pojęcia teologicznego nie mają. I to jest druga rzecz, o której także mówiliście tutaj dzisiaj. Antropologia w ogóle, filozoficzna zwłaszcza, i obaj poszli w kierunku antropologii teologicznej, bo się nie da do końca zrozumieć człowieka bez Chrystusa, żeby użyć się słów, które wypowiedział tutaj papież w Warszawie. To z jednej strony bardzo wielkie przypomnienie światu, że rzeczywiście trzeba ten element teologiczny w antropologii mocno akcentować, bo inaczej człowieka nie pojmiemy i nie zrozumiemy, ale równocześnie pytanie może trochę przewrotne jest takie, a co zrobić z tymi, którzy nie wierzą? Jak do nich trafić antropologią, żeby się na nich nie zamknąć? Więc to nie są proste sprawy i tematy. Kończę konkretnym przykładem. W tej sali w sobotę dokładnie był taki wykład, spotkanie opłatkowe, ale z dużym wykładem Pawła Zuchniewicza na temat teologii ciała. Mówił do ludzi, którzy są ruchami związanymi, pan chyba był na tym spotkaniu, mówił do ludzi, którzy są związani ze służbą rodzinie. Ruchy, organizacje, stowarzyszenia, panie z duszpasterstwa rodzin, na temat teologii ciała. Mówił pięknie, głęboko, prawdziwie. Natomiast pytanie, które się mnie nasunęło i pewnie wielu się nasunęło, czy nawet w tym gremium fachowców jest to rzeczywistość znana? A po drugie, czy da się to przekazać światu inaczej, jak przez świadectwo życia chrześcijan? I tu jest odpowiedź na pytanie także pana, mianowicie, co Kościół może zrobić? Czyli Kościół, owszem, nauczający też, ale Kościół was, małżonków, ludzi żyjących w rodzinie, jak pokazać, jak przekazać
właśnie w praktyce życia rodzinnego, małżeńskiego, w relacji kobieta-mężczyzna, jak przekazać kwestię teologii ciała jako taką. Więc to są te wielkie wyzwania. Bardzo dziękuję, że nam tyle rzeczy się, że tak powiem, oświeciło, przybliżyło i myślę, że zobaczyliśmy, i każde to spotkanie pokazuje, zobaczyliśmy księdza prymasa nie tylko w tym aspekcie, powiedzmy, rzeczy dość powszechnie znanych, historycznych, życiorysowych, ale właśnie także przez pani cytaty wydobyte tak zgrabnie, w ten sposób przybliżył się nam prymas w jeszcze jednej odsłonie. Bardzo, bardzo dziękuję. Bóg zapłać księdzu prymasowi. Dziękujemy bardzo. Kochani, informacja dotycząca następnego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą aktywność i dzisiejsze spotkanie. Natomiast następne spotkanie, czwarte, z cyklu Myśląc z Wyszyńskim, będzie miało miejsce 20 lutego tego roku i temat, no bardzo, bardzo piękny temat, czas to miłość. Ksiądz kardynał Wyszyński mówił, niektórzy mówią czas to pieniądz, a my mówimy czas to miłość, społeczna krucjata miłości. To jest bardzo ważny temat i bardzo aktualny na dzisiejsze czasy. Także z całego serca zapraszamy na to spotkanie. Powiedzcie o tym także znajomym. Myślę, że warto być. Się wzajemnie ubogacamy. Bardzo wam dziękuję raz jeszcze za to spotkanie. Kochani, 20 lutego tego roku, godzina 18, ta sama sala. Także spotykamy się niespełna za miesiąc, a ponieważ jest to pierwsze spotkanie w tym gronie w nowym roku, to życzymy sobie szczęść Boże, Bożego błogosławieństwa na cały 2020. Taką mam inspirację, księże kardynale. Może antycypując, byśmy zaśpiewali, ksiądz kardynał Wyszyński by się ucieszył, apel jasnogórski. Jeszcze jedno świadectwo.